bo wszystkich przygotowywałem w różnych programach przed tym nadzwyczajnym walnym, że najważniejsze na tym walnym jest wstać i powiedzieć: jestem przeciwna tej uchwale i żądam zaprotokołowania mojego sprzeciwu. Proszę Państwa, kilkakrotnie wnosiliśmy to o to do przewodniczącego, nie zostało to dokonane. Następnie... Panie Krzysztofie, bardzo przepraszam, Panie Przewodniczący. Kolejne 3 minuty. Oraz Krzysztofie, bardzo proszę. W jakich działaniach? No ja myślę, że błędy robimy we wszystkich działaniach, ale to nas jakby nie obciąża, bo te błędy, myślę, wynikają z naszych takich kodów kulturowych, które Polacy powtarzają, moim zdaniem, nie wiem, od czasu, kiedy straciliśmy niepodległość. To jest coś niesamowitego, jak się patrzy, co się stało w początku XVIII wieku i potem jak powtarzamy, ja mam często takie wrażenie, nie wiem, jak niektórzy ludzie sobie złych partnerów ciągle dobierają i coś takiego powtarzamy, coś takiego w nas tkwi. To zresztą w polskiej socjologii jest całkiem dobrze opisane. Ja bardzo polecam na przykład pracę profesora Zybały o kodach kulturowych. On jest bardzo pesymistyczny, tylko się nie da tak prosto zmienić. My popełniamy, ja nie uważam tego, że my robimy, co się da. Tak uważam. Nie mam, ja dlatego nigdy nie krytykuję żadnych takich działań jakichś innych publicznie, bo uważam, że jesteśmy na wojnie i stoimy, jak kiedyś no, mówiłem, nie wiem, z Pawłem, pamiętam, rozmawialiśmy 2 lata temu, że naszą szansą to może jest, nie wiem, wybuch wulkanu Yellowstone, prawda, że coś się stanie, to się rozwali, bo patrząc tak trzeźwo, to nasze siły są naprawdę kiepskie, ale to, tak jak mówię, no, za nami mowy i za nami śmierć, oni chcą nam zrobić koszmar, ale musimy to robić. Więc mówię, tutaj bym powtórzył, brak nam generalnie takiej analizy, dlaczego w ogóle to się stało i dlaczego temu ulegamy, prawda? Jakie są trendy społeczne, dlaczego? Przecież tu jest masę rzeczy, które już były od wielu, wielu lat. Służba zdrowia, to takie inwigilacja cyfrowa wszędzie, smartfonizacja, przecież to, że tak naprawdę, tu zacytuję profesora chyba Stockiego, który powiedział, że jego dzieci dzielą się na te przed smartfonami, po smartfonie, prawda? A my w ogóle to lekceważymy, tą stronę jakby technologiczną. Także nasza analiza to nie jest analiza, my się patrujemy tym, jaki zły jest Klaus Schwab, jaki zły jest Harari, jacy są oni wszyscy źli. Jakby lekceważąc kompletnie materię i pewne trendy cywilizacyjne, które są silniejsze od nas i od nich też na szczęście. Więc mamy takie myślenie trochę no, bardzo, bardzo proste i takie magiczno-spiskowe w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Nie mamy, mówię, chęci lekceważymy takie analizy. Ja mam przed sobą książkę Globalna Zmiana profesora Zajączkowskiego. Myślę, że wiele osób nie czytało tej książki. Mam przed sobą świetną analizę geopolityczna strategia dla Polski Leszka Sykulskiego. I mam chyba najlepsze opracowanie Wiktora Urbana, takich 12 punktów, co powinniśmy robić. Może będzie jeszcze okazja poza tymi 3 minutami o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Kolejne 3 minuty, Agnieszka Pawlik-Rybulska. Bardzo proszę. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, jeśli chodzi o to, w których obszarach tak jak popełniamy błędy, jako te środowiska powiedzmy działające na rzecz prawdziwej niepodległości naszej, to wydaje mi się, że działamy na zasadzie bodziec-reakcja, to znaczy coś dzieje się, tak? Są maski, są kwarantanny, to wtedy się mobilizujemy i podejmujemy pewne działania, staramy się temu przeciwdziałać. I to jest dobre na krótki dystans. Natomiast brakuje nam, tak jak ja obserwuję działania, prawda, tych środowisk, w których się obracam, brakuje nam natomiast pewnej strategii, brakuje nam takiego spojrzenia z lotu ptaka, co wynika z wielu czynników, jak myślę. No, po pierwsze, wszyscy jesteśmy też zaangażowani zawodowo i nie mamy mocy przerobowych takich, jakie byśmy chcieli mieć. Po drugie, wiele z nas nie ma takiego przygotowania odpowiedniego. Ja nigdy nie byłam prezesem stowarzyszenia, tak, uczyłam się zupełnie czego innego zawodu. Jakby nie mamy takich zasobów, uczymy się wszystkiego na swoich własnych błędach. Natomiast brakuje nam na pewno takiej strategii, strategicznego myślenia długodystansowego. To, co powiedziała Andrea, zgadzam się z tym zupełnie, że musimy, inaczej to nic się nie uda, musimy ze sobą współpracować. Jeżeli mamy wspólne cele, to w tych obszarach musimy wspólnie działać. Nie obrażać się zdecydowanie, tak? Mam też takie wrażenie o eksperymencie na rynku, a często robię takie eksperymenty, że proszę przypomnieć, o co ja pytałam i jakie były wyniki tych odpowiedzi. Łatwo jest mówić, łatwo jest słuchać, trudno jest działać. I mam wrażenie, że taka może nasza wada narodowa, że my lubimy mówić, lubimy rozmawiać. Ja uczestniczę w różnych spotkaniach i proszę mi wierzyć, że no niekiedy właśnie to jest problem, tak? Że się dużo mówi, że dużo tam pada słów, a kiedy przychodzi do działania i konkretnie się pyta, kto zrobi coś, to ja mam naprawdę pojedyncze palce. Wedle palce, no wiadomo, to często jest online, tak? Rozumiecie, o co chodzi, tak? Kiedy ja pytam, kto jest rodzicem i ma dziecko, to widzę, powiedzmy, nie wiem, 20 podniesionych rąk. A kiedy pytam, kto jest w Radzie Rodziców, o czym mówię od bardzo dawna, od kiedy działam i mówimy w różnych środowiskach, no to mamy ten procent niewielki, tak? 3 chyba osoby, 4 podniosły rękę dzisiaj, może 5. No nie pamiętam, ale nie było tego wiele. Więc my wiemy już dużo. I może trzeba to po prostu przełożyć na konkretne działania, czyli wniosek z dzisiejszego spotkania, Państwo wchodzą do rad rodziców lub namawiają do tego swoich bliskich. I to będzie konkret. A dlaczego, powiem przy następnej okazji, bo to są ważne sprawy. Dziękuję bardzo. Robert Paliga, 3 minuty są Twoje. Bardzo proszę. Dziękuję. Słuchajcie, tak się można by długo zastanawiać, w czym jest problem. Ja myślę, że obserwując to, co się dzieje przez te ostatnie 2-3 lata, problem polega na tym, z mojej perspektywy, że jesteśmy mało twórczy, jeśli chodzi o sposoby walki czy wspierania się z naszym przeciwnikiem i to, co pani Agnieszka powiedziała, że interwencyjnie działamy. To mogło być w pierwszym roku czymś bardzo fajnym, instynktownym, ale na trzecim roku, gdzie dalej jest pewien rodzaj zamordyzm, my powinniśmy mieć już strategię i to nie jest tak, że my powinniśmy wszyscy, bo to też jest błąd polegający na demokratyzacji decyzji. Wśród nas są ludzie, którzy dają przykład, mówią, co trzeba zrobić, oni to robią i takich ludzi trzeba doceniać i pokazywać. Problem polega na tym, bo to nie jest tak, że wszyscy my wszystko zrobimy, albo jedna osoba zrobi wszystko. Mamy się podzielić i każdy z nas powinien działać w swojej dziedzinie i robić swoje rzeczy. Potrzebujemy wsparcia jako, nie powiem liderzy, bo uważam, że czas liderów się skończył. Doszliśmy po 3 latach do czasów przywódców, to znaczy osób, które dają przykład, robią coś, pokazują to, po to, żeby zagospodarować ludzi, nie takich jak my, że jesteśmy niby świadomi. Często, ja dzisiaj to mówiłem, zastanawiam się, czego my jesteśmy świadomi. Może swojej nieudolności przede wszystkim, bo ci ludzie, dzisiaj widzieliśmy na proteście, których tak naprawdę nie obchodzi to, co myśmy mówili. Oni mają to gdzieś, mówiąc bardzo kolokwialnie. Nie jesteśmy w stanie ich przyciągnąć do siebie. I to jest wielki nasz problem. A dlaczego nie jesteśmy ich w stanie przyciągnąć? Bo nie mamy odpowiedniego przekazu. Nikt się nad tym nie zastanawia. Ale kolejna rzecz. Ja wychodzę z założenia takiego, jak Adam mówił, że nas jest wystarczająco dużo i jednostki zmieniają rzeczywistość. Nie masy. Historia pokazuje, że masy rzeczywistość niszczyły. Kiedy Lenin wyszedł z ideą rad robotniczych w przedsiębiorstwach, to przedsiębiorstwa przestały funkcjonować. Nie da się zbudować firmy, ja to mówię jako przedsiębiorca, bez jednej osoby, która podejmuje decyzję. A teraz mamy też taką sytuację i ja to widzę wśród nas, jako osób, które wystają, że każdy chce być generałem, marszałkiem, on będzie mówił, wydawał rozkazy. Nie. My mamy działać i ludzie albo za nami pójdą, a często nie pójdą. I to musimy my to rozumieć i nie użalać się nad sobą, nie myśleć, co myślę, żeśmy zrobili. Dziękuję. Trzy minuty zginęły. Pan profesor Ryszard Zajączkowski, bardzo proszę. Proszę Państwa, tutaj już dużo powiedziano. Ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo oczywiście w takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się ponad 2 lata temu, wielu ludziom jest ogromnie trudno się odnaleźć. Tracą nadzieję, że cokolwiek może się zmienić. I trudno ich przekonywać, ale ja bym chciał w tym miejscu zaapelować przede wszystkim nawet nie o optymizm, nie mówić o pesymizmie, ale zwrócić uwagę na realizm. Mianowicie stanęliśmy w obliczu kolejnej wielkiej utopii, którą pewne środowiska chciałyby zrealizować na miarę XXI stulecia. Utopia, jak sama nazwa wskazuje, zrealizowana być nie może. Powstaje jednak pytanie, jakie ofiary pociągnie ten kolejny zbrodniczy eksperyment. Musimy wytrwać. Dlaczego może się coś nie udawać? No dlatego, że na przykład brak nam cierpliwości albo determinizmu, albo wspieramy sztuczne podziały, albo zwracamy uwagę na sprawy drugorzędne. Ja w swoim środowisku, odkąd działam w Lublinie od ponad 2 lat, staram się przede wszystkim łączyć ludzi. I widzę, że coś z tego wynika. Mimo wszystko musimy być razem, bo razem stanowimy tak zwaną masę krytyczną. I my wygramy, ponieważ fikcja, iluzja nie może być wyżej ponad rzeczywistością i prawdą. Więc nie bójmy się, działajmy. Dziękuję. Teraz powinno działać. Paweł Nowo, bardzo proszę, przewodniczący. Dziękuję. Zazwyczaj ten przywilej mówić na końcu, w tym wypadku raczej to nie jest przywilej, bo chyba wszystko prawie zostało powiedziane. W dobry sposób. Odpowiadając tak bardzo konkretnie na to pytanie, rzecz jasna, nasza niedojrzałość emocjonalna no, wymaga pewnego czasu, żeby się przetrawić i ona jest głównie źródłem tych wszystkich różnych niesnask, sporów, tendencji do ulegania pewnym różnym pomówieniom, takim fałszywym tropom. To całe to środowisko rozbija. To środowisko nie jest małe. Ja zawsze odwołuję się do potencjału, jaki mamy, do liczby, jakie uzyskiwał Paweł Kukiz w wyborach w 2015 roku. To mniej więcej pozwala określić, jaki jest poziom takiego buntu społecznego. Wtedy około 20%, dzisiaj wydaje mi się, że on jest większy. I co uważam, że powinniśmy robić lepiej, bo tutaj 2 minuty to jest temat na obszerną konferencję, ale od czego bym zaczął, to przede wszystkim zwróciłbym uwagę wszystkich Was, że celem naszego działania nie powinno być przekonywanie nas samych do tego, co jest niemoralne, do tego, co jest złe. Siłą rzeczy musimy sięgnąć do ludzi, którzy stoją i patrzą na nas niecodziennie. Ale nawet na tej sali siedzą osoby, które jeszcze 2 lata temu patrzyły na tych z nas, którzy działali dziwnie, a są tutaj. Więc to jest kwestia czasu, różnych doświadczeń, ale na pewno jedna rzecz powinna nas wszystkiego środowisko cechować. To jest kwestia, po pierwsze, używanego języka, kultury osobistej, zwanej potocznie często kindersztuką. Tego brakuje. To nie wygląda najlepiej, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć i na tym trzeba popracować, bo zanim ktoś będzie nas chciał wysłuchać, co mamy do powiedzenia, to patrzy, z kim ma do czynienia i zachowuje się tak, większość z nas się zachowuje, że reagujemy często w oparciu na tym pierwszym wrażeniu, więc jak ktoś używa sformułowań powszechnie uznanych za obraźliwe, albo jest to język agresywny, więc niezależnie od tego, że treść, którą chcemy przekazać, jest słuszna, to ta treść po prostu dla takiego człowieka już jest niedostępna, czyli po prostu zamyka na ten przekaz. Na tym jako całość powinniśmy pracować. A żeby zatem pracować nad tym językiem, to też przede wszystkim w pierwszej kolejności wobec siebie samych, w tym środowisku, to wcale nie jest małe. Powinniśmy na to zwracać uwagę. Oczywiście masa tematyki, masa informacji utrudnia zrozumienie rzeczywistości. Więc jednym z postulatów które bym chciał podnieść tutaj, skoro jestem i uważam, co powinniśmy robić lepiej, bo też takie było, ile pamiętam, też druga część pytania. Powinniśmy jak najwięcej tworzyć takich konferencji, ale konkretnie tematycznych. One się powinny odbywać co tydzień. Na poszczególny temat, który przygotowuje 5, 6, 7 osób, żebyśmy mieli możliwość zrozumienia rzeczywistości, bo tylko wtedy będziemy w stanie, po pierwsze, odpowiednią strategię a za nią pójdzie taktyka, która się sprowadza do tego, że działamy konkretnie w naszych środowiskach. Dziękuję Państwu za pierwszą rundę, brawa! Czas na pytanie drugie. Czy my jako wolnościowcy, czy jako szeroko rozumiany ruch wolnościowy po prostu politycznie jesteśmy słabi? Czy po prostu jeszcze nie rozpoznaliśmy naszej siły? Po części już Państwo o tym mówili, ale jakie trzeba podjąć konkretne działania, by temu zaradzić? Olaf Słonkin, bardzo proszę. Znaczy politycznie to powinniśmy się wzorować, myślę, na tych, którym się udało zrobić jakieś rewolucje. Tutaj padło imię Lenina, myślę, bardzo dobry przykład. Czytałem kiedyś taką książkę Aleksandra Solżenicyna o Niemcu w Zurychu. I tam jest takie piękne zdanie, że w mózgu Lenina każda idea przekładała się na proste, jedno lub dwuzdaniowe hasło. I ja w ogóle jestem tak sceptyczny do tego, że my przebudzimy jakąś wielką ilość ludzi, bo to nie jest kwestia przebudzenia, to jest tak, jakbym uczniowi powiedział przed egzaminem, że on się przebudził. To jest kwestia pewnych zaniedbań wieloletnich. Natomiast my je powinniśmy sformułować rzeczywiście, i to myślę, że ta nasza deklaracja jest taką próbą takich dosyć prostych rzeczy, które nie wymagają przebudzenia i które do zwykłego człowieka, mam nadzieję, że prędzej, a może później, może wtedy, jak bardziej dostanie po głowie, bo to też bardzo dobrze budzi, może to jest jakiś też sposób. Politycznie to ja myślę, że niewiele możemy zdziałać w tej chwili. Tu wszystkie wybory w Niemczech, gdzie tacy ludzie jak my próbowali startować, to są marginesy. Ja kiedyś w Krakowie startowałem też, dostałem 1% szczęścia dawno temu, jako konserwatywny ekolog. Myślę, że o wiele ważniejsza jest ta robota formacyjna, edukacyjna. To jest tak jak w czasie okupacji. Ważniejsze były, myślę, na długą metę tajne komplety i tajne, bardzo surowo prowadzone często egzaminy ze wszystkimi wymaganiami, niż jakieś spektakularne akcje. To jest ta nasza baza, a z niej możemy wypuszczać czasem różne zagony w postaci jakichś akcji, a może coś zaskoczy. Mówię, dlatego nigdy tak właśnie nie krytykuję, bo nie wiem. Nie wiem, jak się wygrywa wojna, bo jakbym to wiedział, to byśmy ją wygrali już. Dziękuję bardzo. Krzysztof Tytko, bardzo proszę. Zabieraliśmy mikrofon. Szanowni Państwo, politycznie, czy my mamy szansę jako inicjatywy obywatelskie mieć wpływ na polską gospodarkę? Czy my mamy szansę tak się zorganizować, tak się zjednoczyć pod jakimiś hasłami, które porwią wszystkich, cały naród zmanipulowany, żeby zjednoczeni ponad podziałami dostać się do Sejmu i tam próbować rozwalić ten cały system, który nas okrada? No bo my na dzień dzisiejszy, jaką my mamy siłę polityczną? No, spotykamy się w własnym gronie, ta sama ilość osób ogląda wszystkie te patriotyczne spotkania, debaty i z tego nic nie wynika. Po prostu politycznie musimy zdobyć siłę, żeby pokonać te rządy, które nas zniewalają proszę Państwa, wywłaszczą nas do gołej ziemi na wszystkich możliwych frontach. I ten atak jest tak powszechny i tak skoordynowany i tak silny i tak przyspiesza, że ja nie wiem, na co my jeszcze czekamy. Dlaczego my się nie jednoczymy pod jednym jakimś sztandarem? Ja dzisiaj z wielką uwagą wysłuchałem się w te 16 punktów, które tam Adam pod pomnikiem zgłaszał. Oczywiście ja się z nimi z wszystkimi zgadzam, bez wyjątku z wszystkimi, ale proszę Państwa, przesłanie do narodu ma być jedne. Jednopunktowe czy dwupunktowe. My musimy umieć porządkować sprawy według hierarchii ważności. To, co jest najważniejsze, wyeksponować, i tylko tego jednego do końca bronić. I tylko wtedy podejmiemy naród i dostaniemy się do Sejmu i będziemy decydować o naszej przyszłości. Dziękuję. Brawo. Agnieszka Pawlik-Rybulska. Proszę Państwa, ja myślę, że jest też taki problem, jeśli chodzi o politykę. Może się mylę, może Państwo mają odmienne zdanie, to jest moje doświadczenie, że my jako ludzie, którzy stoją jakby naprzeciwko systemu i jakoś z nim próbują walczyć i zmagać się, my się brzydzimy polityką. No i możemy teraz się zastanowić, tak, czy to dobrze, czy źle, ale to jest fakt, że po prostu jak ktoś słyszy, słuchaj, polityka, to bardzo wiele osób mówi nigdy nie i tak dalej. Ja nie wiem, co zrobić i jak zrobić. I też jestem odległa od polityki i uważam, że to jest bardzo trudny temat. I bardzo trudne też dla mnie osobiście, bo ja jestem nauczycielem i tu się dobrze odnajduję. Nie jestem politykiem. Natomiast to, co gdzieś jeszcze mi świta w głowie, co myślę, że jest może bardziej dostępne i takie, może bardziej na naszą miarę. Wydaje mi się, że o ile ta wielka polityka, to naprawdę jest potrzebna wielka strategia, to naprawdę jest potrzebne, żeby się dostać, tak, żeby to miało sens, to potrzeba jest spotkanie się wielkich umysłów naszych, po naszej stronie, które się dogadają i które będą wiedziały, jak to zrobić, mają doświadczenie i mają przede wszystkim dobre intencje. I są dobrymi ludźmi. Natomiast to jest taki dla mnie dosyć trudne i odległe, ale proszę Państwa, wydaje mi się, że to, co jest bliskie, może bardziej nam mogłoby być przynajmniej, no to są samorządy. To nad tym by się trzeba było, moim zdaniem, bardziej zastanowić i temu przyjrzeć. To też jest polityka. Ja pracując w szkole to świetnie widzę. To nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dyrektora zatrudnia burmistrz czy też wójt. I dlatego, mimo tego, że Pan Minister Czarnek mówi, że nie ma być biurokracji, ja mogę przyjść do dyrektora i powiedzieć, ale Pani Dyrektor, przecież tu powiedział, napisał, wysłał do dyrekcji, do nas, że tych papierków ma nie być konkretnych. No tak, ale burmistrz. No jak powie, że trzeba. Ja mówię, no ale minister mówi, że nie trzeba. No ale jaki jest problem? Bo kto finansuje dyrekcję, nie? Kto daje premię dyrekcji? Rozumiecie Państwo? I teraz to, na co ja bym zwróciła uwagę, to na samorządy lokalne, żeby gdzieś tutaj może się odnaleźć i tutaj próbować działać. Ale też nie jestem tu fachowcem, tak? Dopiero się uczę i przyglądam. Dziękuję. Kolejne 3 minuty, profesor Ryszard Zajączkowski. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja jestem z tego pokolenia, które pamięta stan wojenny. To był okres wielkiej beznadziei i też takiego poczucia, że w dziedzinie polityki my nic zrobić nie możemy, ponieważ wielki brat czuwa, a my jesteśmy za słabi, żeby cokolwiek zrobić. Koledzy, koleżanki z mojego roku studiów mieli często jedno pragnienie, żeby zaraz po studiach wyjechać za granicę i tam się urządzać. Dzisiaj poniekąd sytuacja się powtarza, tylko w o wiele bardziej dramatycznej odsłonie. Ludzkość bodajże po raz pierwszy w swojej historii stanęła wobec niebezpieczeństwa tak wielkiego, które będzie zagrażać następnym pokoleniom, przynajmniej ma zagrażać, bo co będzie, to nie wiadomo. I rzeczywiście wiele od nas nie zależy, bo to jest wielka wojna światowa toczona między ośrodkami, które dążą do władzy nad całym światem. Natomiast rzeczywiście oddolnie możemy się uzbroić, przede wszystkim intelektualnie. Musimy rozumieć rzeczywistość. Druga sprawa bardzo ważna to jest mieć poczucie jakiegoś wezwania. To znaczy ta sytuacja, która obecnie jest, z jednej strony może każdego z nas przygniatać, a z drugiej strony być też takim znakiem, wezwaniem, co ja dzisiaj konkretnie mogę robić. Może właśnie ode mnie zależy przemiana pewnych struktur politycznych. To naprawdę jest możliwe, proszę Państwa. My możemy coś zmienić wokół siebie. I proszę sobie nie dać wmówić tym ośrodkom dezinformacji, które kształtują nasze myślenie, że polityka jest brudna i nie damy rady. Otóż damy radę. Dziękuję. Państwo ułatwiają mi trochę, że choć bez pardonu słowa. Kolejna osoba, Paweł Nadal, bardzo proszę czynicy. Znowu świetne wystąpienia, oczywiście konkretnie. Działania oddolne samorządy, świetnie, tak Agnieszka powiedziała. To jest konkret. Jednym ze stowarzyszeń, w którym działam, Wirmasz Głos, mamy dwóch sołtysów. Nawet na tym poziomie już sołeckim są pewne możliwości organizacyjne, integrowania wspólnot i przekazywania treści, takich, które tu mówimy, zwykłym ludziom, którzy nie mają dostępu do tej informacji, bo nie chcą ich mieć, tego nie mówią w TVN, nie w TVP, oni tego nie wiedzą. To właśnie sołectwa, to jak mają opady z sołtysem, są imprezy sołeckie, już wiedzą. Wierzcie mi, że tak to wygląda. Więc to jest bardzo ważny element, poza tym to jest element absolutnie niezbędny do tego, żebyśmy przygotowali armię ludzi, którzy sprostają temu wyzwaniu, o którym mówił Pan Profesor przed chwilą. To jest wyzwanie mega. Oczywiście mamy do czynienia z takim układem, którego czubek czy szczyt nie kończy się niestety w parlamencie, i to nie tylko polskim, a nawet europejskim. Te maski władzy są zupełnie gdzie indziej. Żeby się z nimi zmierzyć, od góry to się będzie nam ciężko, ale oddolnie musimy zbudować ten fundament i wtedy rzeczywiście też jestem zdania tak Pan Profesor. W perspektywie średnioterminowej jestem w dalszym ciągu optymistą, że można to zrobić. Natomiast żeby na szerszą skalę, poza tymi działaniami organicznymi, oddolnymi, w różnych organizacjach, w których działamy, których tutaj jest bardzo dużo, potrzeba nam ośrodka medialnego na wielką skalę, 10 razy większą niż w Real24. To też jest możliwe, to wymaga tylko kapitału i tu musimy się zastanowić, czy po naszej stronie są ludzie, którzy mogliby poświęcić nie tyle co pieniądze, co swoje dobre imię, Szanowni Państwo, bo większość ludzi jeszcze w tak zwanych salonach uważa bratanie się z nami za poziom obciaku, jeszcze tak jest. Ale już naprawdę coraz więcej ludzi do nas zagląda. I to właśnie od nas zależy, czy tacy ludzie zdecydują się organizacyjnie i finansowo wspomóc, między innymi tego typu działaniach w Real24. Potrzebujemy po prostu tak szerokiego medium, które uderzy z góry. Uderzy z góry. Wtedy te działania oddolne się, że tak powiem, będą mogły spiąć z tym, co będzie sposób przekazu medialnego, który nie będzie zamknięty w bance internetowej. No w takich bankach wszyscy żyjemy. Żyjemy w tej bance po prostu. No my siebie tutaj dyskutujemy, spieramy się ze sobą, ale rzeczywiście jest problem, żeby ludzie z zewnątrz mogli do tej informacji dojść. Więc wydaje mi się, że jeżeli oddolnie podziałamy, jeżeli poprawimy jakość naszego przekazu, kapitał intelektualny, Pan Profesor też zwrócił na to uwagę, bardzo ważna rzecz, przyciągniemy do naszego środowiska ludzi z odpowiednimi zasobami, którzy organizacyjnie pomogą nam się wzbić kilka szczebli wyżej. Ja wtedy zobowiązałem wcześniej, czyli minimum 20–25% wpływ na realie polityczne będziemy w stanie bez żadnego problemu uzyskać. Kolejny przewodniczący Rady Miejskiej, proszę bardzo. Odpowiadając na pytanie, które zadał Piotr, czy jesteśmy słabi, ja odpowiem tak, jesteśmy słabi i nie jesteśmy słabi. Jesteśmy bardzo słabi, ponieważ popełniamy błędy i ktoś tutaj z przedmówców powiedział, że nie wyciągamy wniosków i nie powielamy, tak? Padamy trochę w tryb ofiary, typu nic się nie da, już się nie opłaca, nie dotrzemy do tych i tych i w ogóle to już każdy z nas nie ma siły, bo zostaliśmy delikatnie mówiąc przeciągani przez ostatnie 2 lata, właściwie to więcej, bo przecież szczerze mówiąc, nie powiecie Państwo, że ostatnie 2 lata to jest jedyny problem, jaki był w kraju, prawda? Więc ja bym tylko dołożyła do moich przedmówców poza intelektem i tutaj zgadzam się w 100% i z Pawłem i z Panem Profesorem, że jeżeli my sami nie będziemy się edukować, kształcie, co związałam przedtem, jeżeli my nie będziemy organizować nawet skromnym kosztem, tak, jakichś nawet salkach, nie wiem, świetlicach, na błoniach krakowskich, tak, takich spotkań i rozmawiać, to nic nie stworzymy, ale dodałabym do tego jeszcze fizyczność, tak? Że jeżeli my nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, o to, co jemy, co kupujemy, u kogo kupujemy, i Państwo znają ten temat, więc ja go nie muszę rozwijać, ale to musi działać i od wewnątrz, i od zewnątrz. Dodatkowo, co bym jeszcze dorzuciła do tego pakietu, żebyśmy być może nie przed kamerami, ale się spotykali i wymieniali się doświadczeniami, bo jak słuchałam tutaj, to co mówiła Agnieszka, Paweł czy Pan Tytko, to od razu zaczęły mi w głowie przychodzić wspomnienia naszej działalności zwykłych ludzi w Polsce, którzy walczyli z urzędami, z nauczycielami, niestety w maseczkach, którzy walczyli z Strażą Miejską, z kimkolwiek, tak, z rodzinami, wszędzie to było. I sobie pomyślałam sobie, że jakbyśmy się spotkali, porozmawiali i schowali wszyscy ego, dumę do kieszeni i nakładkę ty jesteś taki, siaki i owaki, to być może nabralibyśmy tej mocy, która jest potrzebna, tak, żeby móc dyskutować i przekonywać innych, po prostu. Czyli znów to, co mówił Pan Profesor, spotykajmy się, wymieniajmy się, spotykajmy swoją wiedzę. Dlaczego powiedziałam, że jesteśmy silni? Bo z jedną tutaj z osób, nie powiem którą, rozmawialiśmy niedawno i usłyszałam takie zdanie: Andrea, ale ja to w sumie wolałam nie wiedzieć. Jak to wszystko wiem, to wolałabym nie wiedzieć. A ja powiedziałam, a ja bym wolała wiedzieć. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że ja nie wiem tego, co jest teraz i co może być jutro, bo jak wiem, to mogę coś z tym zrobić. A jak nie wiem, to jestem jeszcze większą ofiarą losu niż jestem w tym momencie, tak? Więc na to bym na pewno zwróciła uwagę, ale też bym nie uciekała od polityki, z jednego prostego powodu, tak jakbym nie uciekała z systemu. Ja studiując kilka lat temu nauki o polityce, u nas na Uniwersytecie Krakowskim, tutaj jednym z, weszło coś takiego jak technopolityka, technokracja. To były publikacje, konferencje naukowe, suto płacone, wiadomo, przez kogo, powiedzmy oficjalnie, że przez rząd. I nikt na to nie chodził. Zainteresowanie ze strony, już kończę, to zainteresowanie ze strony uniwersytetu i studentów było znikome. No i ja tak, wiadomo, moje zacięcie politologiczne dosyć ostre, podeszłam do organizatorów i się pytam, no ale my tu mamy do czynienia z jakąś utopią, z komunitaryzmem, co to ma być? A oni mówią, Pani Andreo, to wie Pani, nie możemy tego nie zrobić, nie puścić, ale wie Pani, to jest naukowe, to jest ciekawe, to nam da inny wymiar. A ja mówię, tak, odnajdzie się Pan w tym. Ja mówię, chce Pan, żeby Pana żona tego doświadczyła, Pana córka tego doświadczyła, dwuletnia, za 20 lat? No nie. Ja mówię, to czemu Pan to promuje? Bo wypada. Więc nabrać pewności siebie, wziąć się do roboty i nie załamywać się, po prostu. Jak i ostatnie zdanie... Ostatnie podano, bardzo proszę. Ja zawsze podam historię mojego dziadka, który był oficerem wojskowym w czasie II wojny światowej, zaginął, ale pomyślałam sobie, wymordowali całą rodzinę, a ja żyję. No jestem jedynaczką, ale żyję, tak? No my też przeżyjemy i nasze dzieci też przeżyją. Tylko muszą mieć tą świadomość pokoleń, wiedzę i rozmawianie ze sobą nawzajem, przekazywanie tego wszystkiego dalej. Przepraszam. Robert Waliga, ostatni dzień do. Słuchajcie, ja powiem inaczej. Ja uważam, że możemy osiągnąć wszystko, w co uwierzymy. Ja od przynajmniej roku widzę, że w naszych środowiskach jest dużo osób, które nie wierzą w to, że my możemy pokonać naszego przeciwnika, który nas zniewala, który robi to, co robi z nami wszystkimi i z tymi nieświadomymi także. Problem polega na tym, że nie szukamy tych rozwiązań. Było tu powiedziane o tym, że i to dawno żeśmy o tym rozmawiali, że mamy się jednoczyć, powiat po powiecie, województwo po województwie, żebyśmy mieli swoją sieć kontaktów. To, co mówimy o oddolnym działaniu, to jest podstawa. Druga rzecz, dlaczego, ja zadam takie pytanie retoryczne, dlaczego my nie myślimy, żeby wejść na tereny przeciwnika? Przeciwnik nas zniewala sądownictwem, propagandą. Dlaczego my nie myślimy, żeby użyć podobnych narzędzi wobec nich? Tak naprawdę to nie jest tak, że my mamy kogoś źle traktować. Ja jestem miłośnikiem zasady wzajemności. To znaczy, że jeśli ktoś mnie źle traktuje, ja mam wręcz prawo i obowiązek, żeby się dostosować do rozmówcy i z nim rozmawiać tym językiem, bo on inaczej nie zrozumie. Niestety my jesteśmy ci oświeceni, ci mądrościowcy, którzy, ojejciu, my mamy zdobywać wiedzę i tworzymy getto, które my jesteśmy i nikt nie jest zainteresowany tym, że my jesteśmy i że my możemy pokonać przeciwnika, który nas zniewala. Ja bym chciał, żebyśmy dyskusję prowadzili na temat taki, co możemy zrobić, każdy z nas, albo ci przywódcy, którzy są na czele i wystają, co możemy zrobić w danej branży, żebyśmy poszli do przodu. I nie rozmawiali o tym, że mamy się edukować, że mamy być bardziej świadomi, czy mamy analizować rzeczywistość, bo my to wszystko wiemy. Ja przepraszam, czy ktoś z nas nie wie o tym, że jest coraz gorzej, to co pan Tytko powiedział. Za chwilkę nas pozbawią wszystkich majątności, zniewolą nas. Kolejna ustawa, poza tym, że nam można zabrać, będzie ustawa ustanawiająca niewolnictwo. Bo w tym kierunku idziemy. Oni mogą to zrobić. I teraz co, zrobimy kolejną debatę i będziemy dyskutować, że no jak my się będziemy czuli jako niewolnicy prawnie. O czym my rozmawiamy? Słuchajcie, my naprawdę musimy zacząć działać. Myśmy pewne rzeczy przygotowali, zarządzaliśmy strachem. To nie jest też czas, żeby o tym opowiadać, bo za krótko mam czas, ten czas jest znikomy, ale przygotowujemy sądy arbitrażowe, żeby im odbierać to, co oni z nami chcą zrobić. Dlaczego my nie robimy tego z nimi, co oni z nami? Dlaczego prokurator, sędzia, człowiek, który jest złym człowiekiem, nie wie o tym, że z nim zrobimy to samo? Dziękuję. Dziękuję za wypowiadanie. W kontekście międzynarodowym z uwzględnieniem udziału w Unii Europejskiej, zasady współpracy i suwerenności. Paweł Nogę, proszę bardzo. Trudne pytanie. Zależy to od wielu czynników. W moim osobistym rozpoznaniu temat Unii Europejskiej będzie tracił na znaczeniu. Unia Europejska będzie coraz słabsza. Będzie to m.in. wynikiem tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, to trzeba spojrzeć na to, co się dzieje za oceanem. Za oceanem dzieją się dziwne rzeczy. To znaczy Ameryka Bidena, Ameryka progresywna, Ameryka magii, czyli Ameryka Great Again. Wokół Trumpa są zupełnie dwie inne Ameryki. Ameryki, które zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym będą prowadziły zupełnie inną politykę. No może nie zupełnie, ale inną politykę. I w tym zakresie nasza rola, nasza suwerenność zależy między innymi, w moim przekonaniu, jeśli chodzi o najbliższe dziesięciolecie, od tego, co się wydarzy w wyborach amerykańskich w tym roku parlamentarnych i w przyszłym roku prezydenckich. Dzisiaj jako podmiot samodzielny w Unii Europejskiej żadnej szans nie mamy, to chyba zresztą widać i to obecny rząd też to chyba rozpoznał dość dobrze, jednoznacznie postawił na kartę Trójmorza. Wydaje mi się osobiście, że jeśli chodzi o Trójmorze, jest to nęcąca perspektywa, no ona wymaga niestety strażnika, tym strażnikiem mogą być tylko Amerykanie. To może być korzystne dla Polski, ale tutaj wbrew takim, powiedziałbym, jednostronnym, optymistycznym wizjom m.in. doktora Bartosiaka, uważam, że jeżeli taki układ powstanie, a ma szansę on powstać, to będziemy płacić za niego niemałą cenę, różną cenę, czy to w wymiarze militarnym, czy to w wymiarze ekonomicznym, ale jeżeli miałbym wybierać tą opcję, a opcję rozpraszania się w Unii Europejskiej, to wolałbym jednak mimo wszystko Amerykanów, którzy są za Atlantykiem, a z tą częścią konserwatywnej Ameryki łączy nas duch indywidualizmu, który akurat w przypadku anglosasów zaskutkował umiejętnością tworzenia zbiorowych rozwiązań, w Polsce niestety zaskutkował raczej anarchicznymi rozwiązaniami, które doprowadziło nas do tego stanu, w jakim się obecnie znaleźliśmy. Trwało to 200-300 lat. Mieliśmy swoje szanse w XVI wieku, nie w XV-XVI wieku przede wszystkim, XVII. Nie wykorzystaliśmy ich. I być może przyjdzie nam długie lata na to czekać. Czyli odpowiadając na pytanie bezpośrednio, uważam, że Unia Europejska absolutnie nie. Tu nie widzę przyszłości. Natomiast w zależności od tego, co się wydarzy za Atlantykiem, nasza pozycja tutaj, w tym regionie, mikroregionie, w układzie, czy to z Węgrami, czy to z Rumunią, z Ukrainą, będzie albo kluczowa i zdefiniuje naszą pozycję na najbliższe kilkadziesiąt lat, albo będziemy dalej przedmiotem rozgrywek między tą częścią globalistów, która uważa, że trzeba Eurazję razem z Rosją złączyć, a tą częścią, która uważa, że należy Eurazję przejąć z poziomu atlantyckiego. Dziękuję. To samo oczywiście pytanie profesor Ryszard Zajączkowski. Proszę Państwa, dla mnie jest to trudne pytanie, ponieważ ja tak bardzo nie interesuję się sprawami międzynarodowymi. Odwołam się natomiast do pewnych spotkań i doświadczeń, które miałem w ostatnim czasie. Pierwsza kwestia. Rok temu był tutaj w Polsce dr Rainer Firmisch, który uczestniczył w inauguracji Komisji Norymberga 2.0 w Sejmie. Dr Firmisch powiedział wtedy między innymi, że w planach globalistów jest całkowite zniszczenie Europy, poczynając od gospodarki, kończąc na kulturze. Europa ma pójść na początek, gdy chodzi o całkowitą pacyfikację. Druga kwestia jest taka, że to jest pewien plan, który pewni ludzie podejmują, aby ułatwić sobie panowanie nad światem, ale z drugiej strony jest też tak, że budzą się nastroje antyunijne, antybiurokratyczne, po prostu realistyczne. Byłem ostatnio w Wiedniu na takiej konferencji międzynarodowej Better Way, która zgromadziła przedstawicieli z 20 krajów, z różnych kontynentów. I tam był taki jeden ważny głos, że my musimy myśleć samodzielnie, krytycznie i działać w kierunku totalnej przebudowy tej grupy ludzi zarządzających Europą. Bo to jest, krótko mówiąc, grupa lumpenpolityków. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Nie możemy się zgadzać na to, żeby setkami milionów ludzi zarządzali lumpenpolitycy. Proszę popatrzeć w ich życiorysy. Kto dzisiaj stoi na czele Unii Europejskiej i jakie ma poparcie. Takie nastroje antyunijne dzisiaj się budzą. Myślę, że one będą jeszcze bardziej rosły. A gdy chodzi o Polskę, to my tu jesteśmy postrzegani jeszcze jako takie państwo, które zachowało trochę poczucia rzeczywistości, że ludzie tutaj żyją kierując się zdrowym rozsądkiem. I w tym jesteśmy pewną nadzieją dla Europy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Dytko. Szanowni Państwo, nasze państwo jest słabe na arenie europejskiej, a może być najsilniejsze. Ten, kto ma zasoby, ten, kto ma miliardy, biliony ton gazu, ten, kto ma miliardy ton węgla, ten, kto ma całą tablicę Mendelejewa, ten, który może dyktować warunki w całej Europie. I proszę Państwa, taki plan się tworzy. Taki się plan tworzy się plan Trójmorza. Jest tylko kwestia i wiadomo, że w tym Trójmorzu Polska będzie liderem i tym czynnikiem integrującym te całe Trójmorze, to mówimy tutaj o Bałtyku, Adriatyku i Morzu Czarnym i jest 12 krajów już podpisało członkostwo i to się stanie, proszę Państwa, tylko jest pytanie, czy to się stanie pod egidą nacji żydowskiej czy amerykańskiej, czy to się stanie pod egidą nacji polskiej, bo właścicielami tych zasobów nie jest nikt inny, tylko polski naród, więc tak to powinno być. I proszę Państwa, w niedługim okresie czasu, ja nie wiem, czy obserwujecie, co się dzieje, wyraźnie są siły ze strony mocarstw stronnictwa żydowsko-amerykańskiego, ażeby stworzyć te Trójmorze. I proszę Państwa, my jako Polska możemy za 2 dekady dostarczać do wszystkich krajów Trójmorza odpowiednią ilość gazu, węgla i wszystkich innych surowców do podniesienia standardu życia we wszystkich poszczególnych krajach. Jest tylko pytanie, czy my Polacy po wywłaszczeniu nas będziemy liderem tego, czy kto inny. I teraz pozwólcie mi taki holokaust własnościowy Polaków, ja już to powtarzam, ale chociaż ostatnio się bawię w trochę poety, to tylko holokaust własnościowy Polaków. Idą po naszą wodę, lasy, zasoby i ziemię, by unicestwić nasze słowiańskie plemię. Idą po naszą edukację, zdrowie i tożsamość, by rozbić polską narodową integralność. Tylko zjednoczeni ponad podziałami wygramy, więc bądźcie wszyscy z nami. Niech żyje nam własności stan, dzisiaj Polak biedak, jutro bogaty pan. Dziękuję. Brawo. Bardzo proszę. Dziękuję. Słuchajcie, to ja się przyznam od razu, to przeze mnie jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego że ja byłem za. Pewnie jak większość osób tutaj, część była za, ale wtedy, kiedy byliśmy za, nie byliśmy za tą Unią, którą teraz nam stworzyli. Ta Unia teraz przypomina Związek Sowiecki. No, podpisano pewne dokumenty, które pozbawiają nas suwerenności i to idzie w złym kierunku. Ja byłem za ideą krajów czy ojczyzn, które działają w ramach pewnych struktur. Zmieniono to wszystko w międzyczasie, jak większość w tym kraju i zapomniano nam to powiedzieć. Mnie to, co się dzieje w ogóle w Polsce przez ostatnie 30 lat bardzo niepokoi. Ja jestem przedsiębiorcą i powiem też, żeby jak już wziąłem na siebie to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to no, prowadziłem, czy dalej mam firmę na Ukrainie, co jest bardzo kontrowersyjne teraz, zwłaszcza u nas. Ja tych ludzi znam i to też jest niepokojące, że pozwolono bez kontroli przyjeżdżać tutaj ludziom, którzy nie chcą pracować. To nas nie uratuje. My będziemy się spierać z pewną ideologią nazistowską w Polsce. To jest dla nas zagrożenie. I to wszystko jest niepokojące. Jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, Polska nie jest podmiotem, tak przynajmniej jesteśmy traktowani jako kraj, ale przedmiotem pewnych układów międzynarodowych. I to też jest bardzo niepokojące. Ale ja wrócę do tego, co mówiłem. Jeśli my, jako przywódcy, ludzie, którzy no, jesteśmy jakąś elitą w tym kraju, przynajmniej siebie tak postrzegamy, nie zrobimy podstawowych rzeczy, czyli nie zaczniemy współpracować z sobą, mimo że, jak tu widać, jesteśmy z różnych środowisk i się w wielu przypadkach, ja myślę, że w 95% możemy się nie zgadzać, ale my musimy z sobą współpracować dla wspólnego dobra. Kolejna rzecz, musimy współpracować z częścią osób, których teraz traktujemy jako przeciwników, dlatego że ich musimy do siebie przyciągnąć, a nie można przyciągnąć obrażając ich, musimy ich przyciągnąć tym, że to jest nasza wspólnota. Do wspólnoty nie tylko my na sali należymy, ale ci ludzie, którzy na tym rynku chodzili i mieli to gdzieś. To też jest nasza wspólnota, bo to jest nasza odpowiedzialność. I to wszystko, co się przekłada na relacje międzynarodowe, przekłada się także na to, co się w Polsce dzieje. I wszyscy o tym wiemy. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Agnieszka Pawłowicz. Proszę Państwa, ja też nie jestem znawcą polityki międzynarodowej, natomiast no, mam kilka refleksji. Po pierwsze, teraz na pewno mamy bardzo słabą pozycję, a to wynika, znaczy nie wiem z czego, może nie wynika, a to można zaobserwować, kiedy widzimy, jak bardzo nie jesteśmy suwerennym krajem, jak bardzo wpływy zewnętrznych interesów przekładają się na to, co się dzieje w Polsce, jak bardzo ulegliśmy jako naród, nie mówię, że państwo i ja, psychozie związanej z napływem osób z Ukrainy. Niepokojące jest, kiedy szef naszego państwa mówi, że będziemy budować wspólną przyszłość. To jest mocno niepokojące. Jedyna moim zdaniem, znaczy nie wiem, czy jedyna, ale taka nadzieja, czy droga, żeby to się zmieniło, żeby Polska była krajem, który jest podmiotem, a nie przedmiotem w tych rozgrywkach międzynarodowych, no to może nie jedyna, jest kilka takich moim zdaniem elementów. Pierwszy to jest taki, że my musimy znać własną wartość. Że my jako naród, jako Polska musimy znać własną wartość. Mamy, nie wiem czy Państwo wiedzą, z podwórka edukacyjnego powiem, jesteśmy jedynym krajem w Europie, dla którego zostały przygotowane odrębne materiały dotyczące edukacji włączającej. I teraz proszę zobaczyć, mamy inny system niż cała Europa, inny system edukacyjny. I musieli spotkać się eksperci, którzy chcą zniszczyć szkolnictwo, bo tak to trzeba powiedzieć, i sprowadzić edukację do poziomu opiekuńczego, takiej instytucji opiekuńczej, musieli pochylić się właśnie nad naszym krajem, jedynie, i stworzyć odrębne przepisy. To pokazuje, że coś w tym naszym kraju jest odmiennego. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to wartości. Mamy taką szansę, myślę, że mamy taki potencjał, żeby być silnym krajem wtedy, kiedy będziemy bronić swoich wartości. Będziemy bronić tego, co jest dla nas jako kraj ważne, tego, co było naszą tradycją, bo to chcą bardzo zniszczyć. I to są bardzo konkretne działania. Chcą nam, prawda, wprowadzają nam te różne organizacje pozarządowe. Proszę sobie wyobrazić, że w podręczniku do klasy czwartej Nowa Era, Przyroda, jest podany numer telefonu zaufania dla młodzieży 116 111, i dobrze pamiętam, strona internetowa, a jak tam sobie poklikamy, to jedną z organizacji podawanych jako taką, która może młodzież, dzieci wspierać, jest Sexet. A jak poklikamy w Sexet, to tam są filmy, gdzie jest mowa o tym, że masturbacja jest dobra, że seks oralny, że transpłciowość jest dobra, i to jest w podręczniku. Tak? Więc no my musimy bronić też. Coś chciałeś powiedzieć mi? Dobrze. Musimy bronić, znaczy będziemy wtedy silni, kiedy będziemy znali swoją wartość i obronimy swojej wartości. Nie miałem kolejne 3 minuty dla Ciebie, bardzo proszę. No to ja się pochwalę, Robercie, że ja byłem wtedy, zakładałem Stowarzyszenie Nie dla UE. 20 kilka lat temu, do dzisiaj ze Szwajcarii dostaję korespondencję od przyjaciół. No myślę, że tutaj nie padło jednak jedno brzydkie słowo, ale jakie to powiem Państwu tak. Mojego kolegę Adama kiedyś założyłem się z nim, gdzie się najbardziej rozwijał przemysł pod zaborami. No i bardzo często uzyskuję dziwną odpowiedź mojego historycznego wykształcenia, że pod zaborem pruskim, no bo tam Polacy się organizowali, nic z tego. Przemysł, i tu użyję słowa, które jeszcze nie padło, przemysł w Polsce zawsze rozwijał się wtedy, kiedy mieliśmy otwarty rynek na wschodzie. Tak samo było w Królestwie Polskim, tak samo było pod zaborami. Kiedy zniesiono bariery celne, powstały wspaniałe okręgi przemysłowe w Łodzi, w Warszawie, w Śląsko-Dąbrowskim, w Białostockim. Tak samo poniekąd było w PRL-u, gdzie nasze Morze Śródziemne jednak wyroby znajdowały tam nabywców. Polska leży między Rosją i Niemcami. Unia Europejska to są tak naprawdę Niemcy, a Europa Zachodnia i Niemcy nie uważają nigdy Polaków za równych sobie. Tu musimy mieć taką świadomość. To są pełnopryści rasiści. Mogą nas poklepywać po ramieniu, ale nigdy nas nie uznają za swoich. Tu nie ma co mieć złudzeń. Trzeba też pamiętać, że zabory Polacy powinni poznać swoją historię. To była przede wszystkim dzieło Prus. Myśmy przedtem, 50 lat przed pierwszym zbiorem, oddali bez walki tak naprawdę niepodległość Rosji. Za zaborcami plan cały to było dzieło Prus. No i teraz mamy do wyboru, czy będziemy takim klinem właśnie z patronem Ameryki i Anglii, która też tutaj swoją rolę bardzo silną gra, między morza i sprzymierzemy się z Ukraińcami, moim zdaniem przykra sprawa, czy będziemy dążyli do tego, żeby być ważnym elementem pewnego szlaku i właśnie tej, uważam, wspaniałe położenie geograficzne. Przecież tutaj Chiny, gdyby tutaj był pokój, cała ta walka się o to toczy na Ukrainie, o przerwanie tego, żeby nie płynęły towary ze wschodu na zachód, z Chin do Europy i technologie odwrotnie. No i Amerykanie i Anglicy używają ukraińskich ciał i krwi i polskiej gospodarki, żeby temu przeciwstawiać. Ja uważam, że Polska, dopóki nie wyrwie ze swojej głowy takiego antyrosyjskiego tabu, nie nauczy się o tym mówić normalnie, że powinniśmy się z nimi szukać porozumienia, no to nic w polityce nie zmienimy. To uważam jest klucz do jakiejś lepszej polityki polskiej. Nie możemy się opierać Niemcom i Zachodowi, kiedy mamy blok na wschodzie. Nigdy nasi królowie nie walczyli na dwa fronty naraz. W Europie tak naprawdę my nigdy nic nie robimy, nie wetujemy. Więcej wet w Europie stawiają Francuzi, Holendrzy. Bardziej sensownie zachowuje się często. Czy powinniśmy teraz wystąpić? Myślę, że powinniśmy zachować się tak jak Turcja w NATO. Andrea, ostatnie wystąpienie w tej turze jest dla Ciebie 3 minuty, bardzo proszę. Ja osobiście z zwolennikiem Unii nigdy nie byłam. Nawet odważyłam się wystąpić z moją pracą licencjacką w 2013 roku o upadku Unii Europejskiej i możliwościach przepoczwarzenia się jej, ale zostałam wyśmiana, że tak powiem, publicznie i nazwana, czy chcę wrócić z fusów do kawy. 2 lata później Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej tu w Krakowie na rynku opublikował książkę Kryzys w Unii Europejskiej i tak się zaczęła debata. Niestety te publikacje wszystkie nie zawierają tego, o czym my często mówimy. To znaczy Unia Europejska, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, zepsuła się. Ja bym powiedziała, że ona już była zepsuta od korzeni, niestety. I nie mam tutaj na myśli tylko tego, że jeżeli ktoś czytał Korzenie Unii Europejskiej, nie pamiętam tytułu, przepraszam autora, o tym, że większość nazistów zasiadła po prostu w strukturach tworzących Unię Europejską. Mam raczej na myśli to, że ona nigdy sama w sobie nie była czymś pięknym. Wystarczy prześledzić lata 60. Konwendita, to jest wszystko eurokomunizm. Tam jest wprost powiedziane. Znowu przykład z uczelni, bo to kiedyś był mój konik. Zostałam zaproszona na konferencję naukową do Warszawy. Super nazwa, człowiek a środowisko. I tak sobie myślę, o czym ja to mam mówić, jak na liście tematów widzę tematy pod tytułem jak jabłka wpływają na zdrowie człowieka i tak dalej. Nie ujmuję jabłką, kocham jabłka i owoce, ale zastanawiałam się, co mogę zrobić. No to sobie pomyślałam, ok, no to jak człowiek a środowisko, to wezmę Partię Zielonych z Niemiec. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, być może sobie zdają, ale oni w swoim statucie założycielskim mieli elementy pedofilii. Osoby, które tworzyły tą partię i które wchodziły w skład taki flagowy przez lata, kiedy Partia Zielonych w Niemczech szalała, były, ja teraz pomylę nazwy, bo zawsze to myliłam na studiach też, w skład Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, nawet gdzieś wiceprzewodniczącego czy przewodniczącego. I myślę, że naszym sposobem dotarcia do ludzi, bo to, że nam się Unia Europejska nie podoba, to chyba nawet już po drugiej stronie co samo uważają, tak? Że to jest absurd, fikcja. Czy my możemy z tego wyjść? To nie jest takie proste. Jeżeli chodzi o prawo, to myślę, że Paweł by więcej na ten temat powiedział. Jest Marek, jest proste wyjść, tylko że jest dużo zależności i my za to zapłacimy. I bym powiedziała jeszcze, ale zgadzam się z tym, że powinniśmy wyjść. Uważałabym tylko na jedno. Z mojego punktu widzenia Unia Europejska przeżywa kryzys. To nie jest już to samo, nie jest już tak umocniona, ale im bardziej ona będzie słabła, tym gorsze będzie rzeczy robiła. Tym bardziej będzie szaleć i tym bardziej będzie sobie pozwalać, bo nie ma nic do stracenia. Oni przejmą, już kończę, oni przejmą sobie coś pod inną nazwą i na to też musimy być ostrożni, w co nas będą wchać. Wybory ostatnie we Włoszech chyba najlepiej pokazały, jak część nawet naszego środowiska, które się interesuje, wpadła w pułapkę niewiedzy. Dziękuję za rundę trzecią. Możemy na końcu? Czy... Dobrze, bardzo proszę. Minutkę, dobrze? Tak dosłownie króciutko, bo tu ad vocem troszkę Olafa, ale nie do końca, bo wydaje mi się, że wszyscy chyba jesteśmy tu zgodni, że Unia Europejska to raczej nie jest jakieś rozwiązanie. Jest pytanie Rosja czy Ameryka, czy prawdziwa, czy fałszywa alternatywa i wydaje mi się, temu warto było poświęcić jakieś większe spotkanie, bo to jest naprawdę bardzo głęboki temat. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz brawa, proszę. Czwarte, ostatnie pytanie tej debaty. Czy przed wprowadzeniem pandemii sytuacja była normalna? Czy Polska przed pandemią była normalna? Jeżeli nie, co zrobić, aby kolejny raz nie przeprowadzono takiego eksperymentu na społeczeństwie? Krzysztof Tytko, bardzo proszę, 3 minuty. Szanowni Państwo, Polska nie jest normalna od 4 czerwca 1989 roku, jako od daty, której przeszliśmy z PRL-u do III Rzeczypospolitej, III RP. Więc od tego czasu zaczął się holokaust gospodarczy polskiej gospodarki, wywłaszczenie wszystkich Polaków. Zatrzymano cały proces poszukiwania i rozpoznania naszych złóż, tylko po to, żeby polskie społeczeństwo nie wiedziało, co tkwi pod ziemią, jaki to jest potencjał do kształtowania przyszłego standardu życia Polaków. Tych wszystkich faktów, afer, dziesiątki afer i tego całego procesu wywłaszczenia nas jest tyle, że właściwie nie mam nic do powiedzenia. Czym bardziej zbliżamy się do okresu, w którym wystąpiła pandemia, a ten okres tego roku, tej pandemii, to pozwolił im jeszcze bardziej domknąć sprawy niewidzialne dla przeciętnego Polaka. Oni w tym okresie domykali sprawy nie związane z pandemią, ale z okradaniem nas, Polaków, z polskich bogactw. Dziękuję. Dziękuję. Andrea, bardzo proszę. Nie chcesz wykorzystać czasu pana Krzysztofa? Nie, masz 3 minuty, bardzo proszę. Od teraz. Powtórz, Piotrze, proszę jeszcze raz to pytanie. Czy Polska była normalna przed pandemią? Ja już na to pytanie właśnie odpowiedziałam, dziękuję. Że dla mnie nie. Dla mnie niektórzy twierdzą, że od kilkuset lat nie jesteśmy normalni, tak? Inni znowu twierdzą, że w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie III wojny światowej, w trakcie komunizmu. Ja zwróciłam kiedyś w programie u Andrzeja Ponety w Głosie Obywatelskim, zrobiliśmy taki odcinek Zagubione Społeczeństwo i tam mówiłam o tym, że myśmy zostali fajnie przejęci jako społeczeństwo mentalnie. Czyli od razu z momentu, kiedy my z komuny chcemy wejść i tutaj będziemy częścią świata zachodniego, będzie wspaniale i tak dalej, od razu nas stopowało, tak? Poczekajcie, jesteście za mali, jesteście niewystarczająco dobrzy, bo Zachód to, bo wujek ze Stanów Zjednoczonych, bo zła Rosja, bo to, bo tamto. I tak trwa do dzisiaj. Poziom szkolnictwa, tragedia, osobny panel. W prawie poprawność polityczna i nie tylko. Na uniwersytetach temat rzeka. Służba zdrowia, no co za obszar wymienię, to jest jeszcze gorzej. Historia, tak, wszystko. Właściwie to wszystko jest do naprawienia, ale z drugiej strony można, tak jak powiedziałam, wcześniej wyjść z punktu, czy kiedykolwiek było lepiej. Ja myślę, że trzeba być cały czas czujnym, bo być może przyjdzie te 5 sekund i trzeba je będzie wykorzystać i pewne rzeczy naprostować. Ale do tego każdy z nas musi mieć świadomość tego, że jest źle tu i jak jest źle. Bo niestety większość z nas, jak pójdzie podyskutować gdziekolwiek i powie tak, no co Ci się nie podoba w administracji? No biurokracja. I niestety, ale na ten temat się nasza dyskusja kończy. Takimi argumentami my w życiu nie wygramy z osobami, które mają przywileje, są zwolnione od pewnych rzeczy i nic nie muszą, a 13, 14 i 15 wpływa. Więc musimy się dalej edukować. Było źle, jest beznadziejnie, wygląda na to, że jutro będzie tragicznie, ale... Dajcie broni, strzelam sobie od razu. Ale... Ja może powiem ostatni komentarz. Ja w życiu bardzo chorowałam i mi lekarze kilkakrotnie w życiu powiedzieli: umierasz, a ja żyję, więc z takiej perspektywy bym radziła każdemu wyjść, żeby po prostu stanąć i nikt nam naszego kraju nie zabierze, ani naszej ojczyzny, naszej kultury, naszego języka, a to, co tutaj mówiła i Agnieszka czy Paweł o Ukrainie, uwaga, bo wystarczy popatrzeć na Belgię, na Katalonię, na wszystkie regionalizmy. My mówimy, że problem jest z tym, że na tablicy jest po polsku i po ukraińsku, kończę, Piotr, kończę, ale to będą problemy bardzo na tle społeczno-psychologicznym. Tu będzie moc. Więc pilnujmy i tożsamości narodowej, i tożsamości ekonomicznej i edukujmy się. No niestety, jak zdarta płyta, będę to powtarzać. Dziękuję. Robert Paligo, kolejne 3 minuty, bardzo proszę. O, ja dziękuję, że teraz mogę się wypowiedzieć. Słuchajcie, ja nigdy nie wychodziłem z założenia, że żyję w normalnym kraju. Jako przedsiębiorca no, widziałem, że ta pętla się zaciska i tak się zacisnęła, że mam swoją historię i swoje przeżyłem. W nagrodę dla, z uwagi na 15-20-letnie działania i pracę dla tego kraju, jak ja to mówię, dostałem przydział na kolonie, czyli zostałem zatrzymany w areszcie śledczym wydobywczym 2,5 roku, dlatego że nie chciałem współpracować. Więc to nigdy nie był normalny kraj i to się pogłębia. Ale powiem wam coś bardzo optymistycznie. Będzie gorzej, ale będzie lepiej. Będzie lepiej, dlatego że większość ludzi poczuje to, co my mówimy, już nie będzie fantazją. To będzie realność. Ja zajmuję się też teraz zdrową żywnością, w ogóle normalną żywnością. Żywnością, która jest żywnością, bo to, co jest w marketach, sami wiecie, że to produkuje przemysł chemiczny. I widzę, że coraz więcej ludzi wraca do tego, co kiedyś było u babci. I to jest bardzo pozytywne. Nawet ludzie, którzy kiedyś uważali, że bo to jest jakaś fanaberia, dbać o zdrowie, teraz dbają. I to, że będzie kryzys, gdzie węgiel będzie coraz droższy, to powiem wam, że ja się cieszę, bo to pokazuje też jedną rzecz, że jesteśmy wspólnotą z tymi, którzy też będą płacić 5 000 za tonę węgla. I tu się nie da powiedzieć, że oni dostali, bo ja wiem, że dzisiaj też była taka rozmowa, że no, nie wiem, jaki jest fakt z tym związany, że policjanci tam jakieś podwyżki mieli dostać, dostali, czy mają dostać, ale to jest zabezpieczenie przeciwnika przed tym, żeby ci ludzie nas nie zaczęli bronić, bo oni się boją. Więc nigdy ten kraj nie był normalny, a dzięki temu, że to idzie w kierunku, którym idzie, to my będziemy coraz bardziej słyszalni. Dlatego ja jestem zachwycony tym, że my się tu różnimy. Dlatego ja się przyznałem, moja wina, że jesteśmy w Unii, ale to był mój błąd. Masę ludzi tamtych na ulicy też popełniają błędy. I my musimy to rozumieć, bo każdy z nas popełniał w życiu błędy. I to jest nasza wiedza, nasza odpowiedzialność za tych ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja nie będę oryginalny w swojej wypowiedzi. Powiem też, że przed pandemią czy plandemią Polska nie była krajem normalnym. Przywołam przykład z własnego podwórka. Od tej magicznej daty 1989 roku każdy rząd, czy to lewicowy, czy prawicowy, czy jeszcze jakiś inny, obniża wydatki na naukę, budżet nauki. W tej chwili to już wygląda śmiesznie. Żeby kraj poprawnie funkcjonował, żeby był rzeczywiście jakiś postęp techniczny, to budżet Ministerstwa Nauki, Edukacji powinien być mniej więcej na poziomie Ministerstwa Obrony. Jak jest obecnie, to mogą sobie Państwo łatwo sprawdzić. I najgorsza jest właśnie ta degrengolada intelektualna. To, że nie ma inteligencji, która mogłaby pociągnąć naród, że mamy do czynienia wciąż z masami tak zwanej lumpen inteligencji, tak samo jak z masami lumpen polityków. Ale ja chciałem też zauważyć jedną pozytywną kwestię w całej tej sytuacji. Mianowicie stanęliśmy być może w obliczu historycznej szansy odbudowy społeczeństwa obywatelskiego, które zmiecie całą tę warstwę grupy, która rości sobie jedynie prawo do żerowania na społeczeństwie. I to musimy odbudować. Za wszelką cenę Polacy muszą upomnieć się o swoje i o swoją inteligencję. Dziękuję. Cóż dodać, Szanowni Państwo, oczywiście, że gdybyśmy, to jest czysta logika, gdybyśmy żyli w normalnym kraju, to ta pandemia by tak nie wyglądała, jak wyglądała w Polsce. Ze swojego zawodowego podwórka mogę powiedzieć, że środowisko prawnicze miało troszkę, nazwę to, moralnej wrażliwości. To nie byłbym jednym z niewielu prawników w tym kraju, którzy podnosili i podnoszą dalej kwestię, że tak zwana szczepionka na tak zwany COVID-19 to czysty eksperyment medyczny. A jednak byłem w dużym osamotnieniu, byliśmy w kilkadziesiąt może osób na kilkanaście tysięcy prawników w tym kraju. Więc jest to świadectwo pewnego upadku. Zgodzę się z panem profesorem, że to jest oczyszczające, to co się dzieje w tej chwili. No, musiało to zostać spuentowane tak absurdalną historią jak ta pandemia. W pewnym sensie nie mieliśmy gorzej, mieliśmy nawet lepiej niż Niemcy czy Francuzi. Jest to też jakiś powód do optymizmu, że nawet w tej sprzedajnej, cynicznej klasie politycznej gdzieś tam jakiś element kontaktu z rzeczywistością w postaci chociażby kilku włosków istnieje. Ale z całą pewnością można powiedzieć, że ostatnie 2 lata podsumowały całe dziesięciolecie, jeśli nie wieki, a na pewno dziesięciolecia kompletnego stanu nienormalności. No rzecz momentami w karykaturalny sposób. No przecież ludzie chodzący w maskach tylko i wyłącznie przed kamerą i ściągający je, jak kamery są wyłączone. I to ludzie z tak zwanych elit, co mówił pan profesor, no to tak zwana inteligencja, tak zwane elity. No, ta nazwa lumpen inteligencja bardzo dobrze odpowiada rzeczywistości. Dokładnie tak, takie mamy elity w tym kraju, że mamy takie elity, no to siłą rzeczy nie mogło być w tym naszym kraju normalnie. Działałem w tym zakresie już od dawna, jeszcze pamiętam z Januszem Zagórskim, jak zakładaliśmy ten TV w 2012 roku, poruszyliśmy wiele problemów demokracji bezpośredniej, kreacji pieniądza dłużnego przez banki komercyjne. Wiele tych rzeczy robiliśmy, byliśmy w kompletnym osamotnieniu. Dzisiaj, dzięki tej pandemii, jesteście tu Państwo tłumnie i mimo, że na ulicach było nas 200 czy 300 osób, to nieistotne. Jeśli chodzi o świadomość tych problemów, jesteśmy dużo dalej zaawansowani w tym rozpoznaniu niż byliśmy 10 lat temu. I to daje pewną nadzieję, że będziemy potrafili to spuentować rozwiązaniami, o których tutaj przed chwilą wspomniano, w ogóle o nadaniu wielu pojęciom prawdziwego znaczenia. To społeczeństwo obywatelskie, jakby no, pojęcie cudowne, zawłaszczone przez Sorosa, skarykaturyzowane w ten sposób. Mamy szansę, jestem przekonany, że to nastąpi, wcześniej czy później, oby w tym dziesięcioleciu, ale jestem przekonany, że to nastąpi, żeby nadać prawdziwe znaczenie, co to znaczy społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję. Proszę Państwa, no, bardzo ciekawe są te głosy rozmówców moich, czy też przedmówców, w zasadzie nie rozmawiamy, tylko odpowiadamy. Czy byliśmy krajem normalnym? Myślę, że to jest oczywiste, tak, no, logika na to wskazuje, że nie. Gdybyśmy byli krajem normalnym, no nie zadziałoby się to, co się zadziało. Ja wiem, że ja powtarzam, no ale tutaj jakby nie ma co więcej dodać. Można by się było tylko zastanowić, od kiedy myśmy tę normalność stracili jako państwo. No i tutaj mamy duży kłopot, ponieważ są bardzo różne interpretacje. No ja powiem może o tej najnowszej historii. No, oczywiście, że nie ma możliwości żadnej normy, jak mamy układ okrągłostołowy, jak mamy Magdalenkę, jak mamy za prezydenta, prawda, współpracownika towarzysza, jak to jest w ogóle oczywista kwestia dla nas tutaj zgromadzonych. Problemem, myślę, jest to, kiedy ta normalność w ogóle w Polsce była, jak my ją rozumiemy. No bo co to znaczy, że jesteśmy normalnym krajem? To łatwo tak sobie powiedzieć, że nie, bo to jest oczywiste. Ja myślę, że dużo większy problem przed nami zastanowić się, jak my rozumiemy normalność. Ja mogę powiedzieć, jak ja rozumiem. Dla mnie normalność to jest suwerenny, samodzielny i silny organizm państwowy i na pewno takim nie jesteśmy. Zgadzam się, no to chociażby WHO, prawda? Bardzo głośny temat. Myśmy jako stowarzyszenie razem z kilkoma innymi, między innymi Watochami, Wigiem, przepraszam, nie przypomnę wszystkich, ale to jest na naszej stronie, złożyliśmy apel, Stowarzyszenie Lekarzy na pewno też, apel do posłów i senatorów i do europosłów, zdaje się, wysłaliście Watachy, gdzie upominamy się o to, żeby się posłowie w ogóle zainteresowali tematem WHO, tak, tematem IHR-u, ponieważ my tutaj tracimy suwerenność. Były wysłuchania publiczne, państwo pewnie zorientowani są, wyglądały karykaturalnie. Myśmy się musieli nagrywać, to nie zostało w dużej mierze puszczone. To w ogóle jest jakieś pomylenie pojęć, kto to finansuje. No więc jak my tu mamy mówić o jakiejś normalności? Ten świat jest nienormalny. Ten świat jest nienormalny. No, nie da się z niego wyskoczyć, prawda? Natomiast no, dałby Pan Bóg, żebyśmy my jako naród faktycznie, ja zgadzam się z tym, że to, co się zadziało, to jest jakby konsekwencja pewnych procesów, które miały miejsce i wspaniale, że to się rozlało. Jakby zgadzam się tutaj z panem profesorem, z Pawłem, że dzięki temu jakby my, niektórzy z nas się obudzili, zobaczyliśmy dużo więcej niż widzieliśmy przed pandemią. Oni się jakoś odkryli jednak. Oczywiście tutaj należałoby teraz zadbać o to, żebyśmy nie byli w mniejszości, żeby więcej osób to widziało, ale myślę, że to jest pewna nadzieja i może dzięki temu my już wiemy więcej, wiemy z kim walczymy, co z tego wyniknie. No, mam nadzieję, że staniemy się przynajmniej suwerennym i samodzielnym państwem, ale wiem, że droga do tego jest daleka. Dziękuję. O, smutni. O ile to ostatni w tej będzie? No, gdybyś mnie zaczynał z tapetą, to bym Ciebie zapytał, gdzie jest jakiś normalny kraj na świecie. Moim zdaniem w tej chwili nie ma. Ale powiem tak. Dla nas, ja byłem bardzo zaangażowany jeszcze w latach 80. w działalność antykomunistyczną. Dla nas taką normalnością był wtedy Zachód, prawda? Myśmy sobie tak wyobrażali, ale w ogóle nie zdawaliśmy sobie też, tutaj mówię a propos jakiegoś braku głębszej krytycznej refleksji nad własnymi wiarami. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tam jest normalnie, że to też wszystko się opiera na pewnej nienormalności, czyli na tym, że Armia Czerwona stała nad Łabą, na taniej ropie i kiedy ta ropa przestała być tania, to już przestało być tak bardzo normalnie. No a kiedy Armia Czerwona się wycofała i świat stał się jednobiegunowy, to wiemy obecnie, że jest bardzo nienormalnie na całym świecie. I nie miałbym w tej chwili znaleźć jakieś państwo, może w Szwajcarii bym chciał żyć, ale to też jak wiemy, w Szwajcarii jest normalnie, ale w innych oni żerują troszkę na tym, że chociaż sobie też zapracowali na tą normalność. Mogę powiedzieć też, że tak byłem zawiedziony tym, tu się pochwalę znowu, napisałem w 1995 roku taki esej dłuższy pod tytułem Nowy Ustrój to same wartości, z podtytułem Dlaczego współczesny człowiek niszczy naturalne środowisko, gdzie właśnie pokazywałem, że jest nienormalny. Tutaj chodzi o nie tylko o Polskę, że Polska jest nienormalna, bo ja myślę, że my właśnie mamy dużo takiej ludzkiej normalności jeszcze, to jakby gra na naszą korzyść dzisiaj w czasie tego cyrku pandemicznego grało, ale to wszystko, co na czym opiera się gospodarka, przecież kreacja pieniądza z niczego, kurs wzrostu PKB, który co oznacza? No to, że będziemy niszczyć środowisko, im szybciej, tym lepiej. I powiedziałbym coś, że ja byłem właśnie w tym ruchu ekologicznym, gdzie wiele tych rzeczy, które dzisiaj głosi, nie wiem, Schwab i tak dalej, myśmy to mówili. Mam takie, tu mi się przypomniało takie inne powiedzenie Einsteingera, że są szatańscy adwokaci dobrych spraw. Problem ekologiczny istniał i to też nie można myśleć na złość. To też byłby wielki nasz błąd, żebyśmy myśleli, że jeżeli oni dbają o środowisko, to znaczy, że dbanie środowiska to jest złe lewactwo. Myśmy po prostu, trochę mi się przypomina, nie wiem, straszny kapitalizm XIX-wieczny i był bardzo takie dobre, sensowne próby jakoś uczłowieczenia tego. No a skończyło się czym? Skończyło się dyktaturą komuny, prawda, która to kompletnie wypaczyła. A czy to znaczy, że nie wiem, jakiś taki socjalizm utopijny nie miał dobrych rzeczy w sobie? Miał. Ja bardzo często słyszałem, że to, co mówię, to jest jakaś dziwne, bo wszyscy normalni ludzie wiedzą co innego. No, mam satysfakcję, jak słyszę to pytanie. Więc myślę, że nie musimy, normalność musimy sobie wypracować nową. Nie ma powrotu do tego, co było, bo mówię, oni zajęli się problemami, które istniały, tylko chcą je rozwiązać właśnie w swój szatański sposób. Zanim otwartą rundę, Agnieszka poprosiła mnie, żeby dać im minutkę, tak? No minutkę, ponieważ musi nas opuścić wcześniej, więc... Szanowni Państwo, ja chciałam bardzo podziękować, niestety muszę już wracać do Warszawy. Nie jestem zmotoryzowana, więc mi jakieś tam godziny obowiązują. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że będzie, mam nadzieję, że w Krakowie się odbywała w listopadzie, tak zapowiadam jeszcze nie konkretnie, konferencja, duża konferencja o edukacji włączającej. Jak tylko to się, jakby no, że tak powiem, będą jakieś konkrety, to myślę, że przez różne kanały wolnościowe taka informacja do Państwa dotrze, więc serdecznie chciałam na tą konferencję zaprosić, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny temat. Dzisiaj nie było czasu, żeby to rozwinąć, ale będzie w Krakowie konferencja, więc nadrobimy o edukacji włączającej. Dziękuję Państwu uprzejmie. A ja proszę bardzo dziękuję. Jeszcze chwila. Dobrze, ja dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w debacie. Wielkie brawa dla nich. Przedstawiamy, czy będziesz jeszcze... Bo za chwilkę Agnieszka, oprócz Agnieszki, reszta zostaje. Znaczy, tak, ale Agnieszka jest ważna. Agnieszka jest bardzo ważną osobą. Dobrze, to teraz to oddajmy. Kochani, mamy deklarację po dzisiejszym proteście i chcemy, żeby ta deklaracja była podpisana. Proponuję podpisanie tej deklaracji uczestnikom dzisiejszej debaty oraz przedstawicielom ruchów społecznych, które zorganizowały cały dzisiejszy dzień naszego protestu ekonomicznego i dzisiejszej debaty. Zapraszam przede wszystkim na początku Agnieszkę do zapoznania się i do podpisania, później pozostałych debatowiczów i także organizatorów dzisiejszego dnia. Szanowni Państwo, a ja zrobię niespodziankę, ponieważ nie byłam w stanie, bo to dosyć późno dostaliśmy i ja nie byłam w stanie uzyskać zgody w całego zarządu. Ja jestem prezesem, ale my mamy zarząd stowarzyszenia, więc musicie dać nam jeszcze chwilę, ponieważ dużo się dzieje. To nie oznacza, że nie podpiszemy, ale ja nie chcę tej decyzji podejmować, bo ja wbrew pozorom taka ważna, to jestem, powiedzmy sobie, umownie, tak? Ponieważ zarząd, chcę powiedzieć w naszym stowarzyszeniu, to jest 300 naprawdę niezwykłych nauczycieli i takich, którzy się zdecydowali mieć swoje zdanie, ja ich bardzo szanuję. Dlatego dopóki nie mam zgody jakby całego zarządu, bo nie wszyscy byli w stanie tak mi na cito to przeczytać po prostu, to nie odbierajcie tego proszę osobiście, tylko ja po prostu muszę dbać tutaj o dobre relacje i o to, żeby wszystko było tak, jak należy, proszę Państwa. I to nie jest Agnieszka Pawlik, nauczyciele dla wolności. Nie, ja reprezentuję konkretnych ludzi, których bardzo szanuję i chcę zrobić tak, jak oni o nich też uważają. Także myślę, że my to podpiszemy, damy znać, jakieś piękne zdjęcie zrobimy, ale nie dzisiaj. Przyjmujemy ze zrozumieniem. Tak, także zachęcam do podpisania. Mamy chwilę czasu, za czym będziemy pytać jeszcze naszych debatowiczów. Dzisiaj padło dosyć dużo takich rzeczy, które wydarzą się w Krakowie 3-4 grudnia. Będzie festiwal Warto być człowiekiem. Festiwal naukowy. Przyjdzie dużo ciekawych prelegentów. Między innymi właśnie tutaj chciałem się odnieść do Arafa. Przyjedzie Jadwiga Łopata i Julian Ross i będą dwa referaty. Jeden referat będzie właśnie mówił dokładnie ekologiczny, jeden będzie mówił wegetarianizm jako styl życia i to jest ważne tutaj a propos tego, co się dzieje w skali społecznej. Drugi referat zaś będzie tak zwany Zielony Ład i płytka, nachalna, systemowa promocja stylu wege. Także ten temat poruszymy, ale akurat zniknął, ale to będzie poruszone. Będzie Diana Wojtkowiak, będzie dr Aleksander Woźny, będzie dużo ciekawych osób, które poruszą bardzo, bardzo ważne tematy. 2 dni, sobota, niedziela, zapraszam do uczestnictwa. Będziemy mówić o zdrowiu, ale nie tylko. Podpisujemy? Okej, dobrze. Podpisujcie, przekazujcie dalej i zapraszam też przedstawicieli. Będziemy mówić o byciu człowiekiem w jego środowisku. I serdecznie zapraszam do obserwowania mojego profilu generalnie na Facebooku, ale też będę zamieszczał linki, gdzie się festiwal odbywa, w jaki sposób można w nim uczestniczyć. Festiwal jest zamknięty, ma charakter naukowy, jesteście mile widziani wszyscy. A z takich dodatkowych tematów, które tam też będą poruszone, to właśnie to kwestia imienia Juliana Aleksandrowicza, gdyż festiwal jest właśnie imienia Juliana Aleksandrowicza. Jest to profesor krakowski, hematolog, który bardzo dbał o relacje człowieka w jego środowisku i dbał o to, aby zapewnić właściwe bycie, aby zapewnić takie środowisko, aby człowiek mógł dobrze funkcjonować. To był autorytet i w 2000 roku był wybrany jako autorytet w Krakowie w świecie nauki, więc my takich autorytetów potrzebujemy i liczę na to, że ta konferencja wniesie dużo do tej właśnie dyskusji, którą tutaj przeprowadzaliśmy, bo coraz słyszałem, czy pana Roberta, czy pana Ryszarda, czy pana Krzysztofa, to już czułem, że tam będą odpowiedzi także rzucone, podstawione odpowiedzi, czy też jak gdyby dyskusja z tymi treściami, które tutaj były poruszone dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Podpisujemy deklarację. Zapraszam przedstawicieli ruchów, które zorganizowały dzisiejszy dzień. Zapraszamy tutaj, kochani, ale nie muszę mieć mikrofonu. Pobudka, WIK. Zapraszam. Będzie. Zapraszam. Polska ponad podziałami. Oczywiście podpisuje Małopolski Bóg. Jeżeli ktoś reprezentuje jeszcze organizację jakąś i ma możliwość reprezentowania, to również zapraszam do podpisania. To pójdzie w Polskę, będzie można się dołączyć w różnych województwach, w różnych organizacjach. I po tym podpisaniu będą pytania do debatujących. Dobrze pisze, dobrze. Proszę mnie. Czyli zastraszyli cię. Szczepan, uśmiech. Ja myślałem, że ciebie nie można zastraszyć. Ale Szczepan jest tam stał jakiś kolej z bronią i ci i tak tylko mówię, że ładnie, fajnie wyglądają, ale konkretne tam nie mamy rady. Mogę? Dwie osoby? Ja. To jak nie ty, nie? Tak, dobrze. Trzymaj na chwilę. Ja jeszcze chciałem oddać głos, to znaczy oddaję głos Piotrowi Szlachtowiczowi, który prowadził debatę i proszę o twoje wnioski, tego co usłyszałeś, jak to czujesz, co możesz, jak możesz to podsumować. Nie no, debata zacna. Dziękuję wszystkim, którzy w niej udział wzięli. Bardzo fajne rzeczy, bardzo konkretne wnioski. Konkretne wnioski. Bardzo mi się podobało to, co pan profesor Zajączkowski powiedział o tym, żeby jednak przy tym napływie pesymizmu szukać jednak optymizmu. Realizmu, tak, gdzie tutaj po prostu starajmy się widzieć w tym, ja wiem, że często jest widzieć w tym syfie coś optymistycznego, ale zapraszam do tego jak najbardziej, żeby to zobaczyć. I fajne rzeczy tutaj Państwo opowiadali, bardzo mi się to podobało, dużo pracy przed nami, no niestety mamy tę Polskę w takim stanie, w której będziemy musieli, tak jak reszta, jak nasze pokolenia wstecz polskie, walczyć. Może nawet cięższa walka przed nami, ponieważ mamy nie tylko wroga, który trzyma karabin, ale mamy coś, czego do tej pory nie było, czyli po prostu ludzi, którzy chcą, nie idą tylko po nas, jako po kraju, ale idą po nasze dusze, po nasze umysły. Więc dziękuję Wam za to, że tutaj dzisiaj przyjechaliście, że chcieliście wziąć udział w tej dyskusji, a tylko do Unii Europejskiej moje zdanie jest konkretne. Polexit teraz i zaraz. Tak, kochani, nie rozchodźcie się, bo za chwilę do pytania dla naszych szanownych gości. Ja chcę tu tylko pokazać. To jest deklaracja krakowska. Anno Domini 15 październik 2022 rok. Będziemy to chcieli rozesłać po wszystkich województwach, po wszystkich organizacjach w Polsce, żeby się przyłączyły. To nie znaczy, że tu jest wszystko, że wyczerpaliśmy po prostu wszystkie postulaty. Ale to jest zaczyn naszej jedności, naszej współpracy. Dziękuję Wam. Dotarły do nas kilka pytań różnych. Ja spróbuję czasem je sparafrazować, bo one nie zawsze są pytaniami generalnie, czasem są stwierdzeniami. Tutaj pyta Jacek, dlaczego nie wykorzystujemy takich narzędzi jak humor, stand-up, ośmieszanie? Czy lepiej robić jakieś przedstawienia, czy też właśnie tak bardzo poważne debaty, które tutaj realizujemy, aby trafić do społeczeństwa? Ja bym prosił o odpowiedź może pana profesora Ryszarda Zajęczkowskiego. Bardzo proszę. Proszę Państwa, zanim odpowiem na to pytanie, chciałem zareklamować moją książkę. Mam jeszcze trochę ostatnich egzemplarzy. Chętnie się podzielę, jeśli ktoś chciałby się z tym zapoznać, bo to jest uzupełnienie trochę do tego, o czym mówiłem. Globalna zmiana, co musimy obronić i jak działać. Książka została wydana w tym roku przez Fundację Osuchowa. Natomiast gdy chodzi o to pytanie, to powiem tak, że zawsze jest wiele pomysłów, wiele różnych możliwości, które się rysują, ale powstaje pytanie, kto to zrobi, a przede wszystkim, czy takie działania mają sens, czy nie postawią nas w gorszej sytuacji, czy nie ośmieszą nas samych. Musimy myśleć, bo to, co robimy, świadczy też o nas. Z doświadczenia wiem, że można mówić bardzo dużo i bardzo mądrze, ale przeciwnicy wyłapią pół zdania. I to stanie się przyczyną różnych napaści, ataków i tak dalej. Więc zachowajmy rozwagę, nie musimy się angażować w sposób niemądry i przede wszystkim nie można dać się sprowokować do działań, które nam zaszkodzą. Dziękuję. Kolejne pytanie do pana Krzysztofa Tytko. A, proszę. Idzie? Panie Krzysztofie, pytanie do Pana. Proszę powiedzieć, co z Komisją Akcjonariuszy PGNiG? Wszystko bezprawne i nielegalne wbrew prawu. Kiedy naród podda pod sąd tych ludzi? No takie pytanie. Proszę Państwa, jest to bardzo kłopotliwe pytanie, z tego względu, że ja publicznie przed tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy apelowałem do wszystkich, żeby w miarę możliwości uczestniczyli w tym spotkaniu, a później prosiłem wszystkich, utworzyłem specjalne konto, na którym dzisiaj mamy około 60 000 złotych. To jest informacja z wczorajszego dnia, nie wiem jak jest dzisiaj. Podpisałem umowę z kancelarią prawną, którą szukałem 2 tygodnie. Było wiele różnych głosów, którą komisję wziąć, ale w końcu skorzystałem z podpowiedzi pewnej pani mecenas, której na razie nie chcę nazwiska dzisiaj wymawiać. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że będąc na tym nadzwyczajnym zgromadzeniu, cel mój był taki, żeby w trybie pilnym złożyć wniosek nie tylko do prokuratury, nie tylko do NIK-u, i te wnioski zostały zgłoszone, ale również, żeby w jakiś sposób zaskarżyć tą uchwałę, ale są 2 etapy zaskarżenia. W pierwszej kolejności, co jest najważniejsze, to trzeba jak najszybciej po tym spotkaniu, a te walne miało miejsce 10 października, jak najszybciej, żeby złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania decyzji do KRS-u. Bo proszę Państwa, jeśli taki wniosek złoży przed nami PGNiG, bo taka była uchwała, i zgłosi do KS-u i KS w trybie pilnym rozpatrzy ten wniosek i będzie przyjęty, czyli generalnie fuzja zostanie w KS-ie zarejestrowana, to później wprawdzie można skarżyć to z powództwa i na co mamy 30 dni od momentu walnego zgromadzenia akcjonariuszy i my się do tego przygotowujemy, ale mogę tylko z przygością powiedzieć jedno, że ta pani mecenas, ja mogę nawet otworzyć SMS-a i powiedzieć, ja myślę, że warto by to powiedzieć, ta pani mecenas 22 września powiedziała, na SMS-ie mi napisała tak, najważniejsze jest, ażeby 11, czyli we wtorek, czyli najpóźniej dzień po walnym, złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania uchwały, bo jeśli tego nie zrobimy, to później już dalszy proces jest bez sensu. I proszę Państwa, ta pani mecenas znalazła kancelarię i ta kancelaria, proszę Państwa, do dzisiaj nie złożyła tego wniosku. Ja tu mam całą korespondencję mailową i SMS-ową. Ja to niedługo to upublicznię. I właściwie został podobno, ja o tym nie wiem, bo też pytałem się mailem, został podobno złożony wniosek o uchylenie tej uchwały, ale to jest całkowicie inna procedura. I proszę Państwa, mogę powiedzieć dzisiaj, że zostałem wpuszczony w kanał. Ja jako osoba, która zyskała jakąś tam wiarygodność na tym rynku, bo tyle osób jakby pozytywnie na to odpowiedziało. No i dzisiaj prawdopodobnie rozpocznę, jeszcze nie wiem, ale rozpocznę proces właśnie z tą kancelarią, która podjęła się tego zadania, a zupełnie zrobiła coś innego, gdzie prosiłem dziesięciokrotnie zwracałem uwagę SMS-ami czy mailami, proszę w pierwszej kolejności robić to, o czym wspominała to pani mecenas. Także na tym etapie jest ta cała sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kilka jest pytań dotyczących sposobu narracji, którą powinniśmy prowadzić, czy też ktoś się zapytał, czy właśnie tą narracją, i tutaj jest takie pytanie od Maria, od Jacka, od Mateusza, w jaki sposób prowadzić narrację, aby inni nie patrzyli na nas. Akurat Mateusz pyta się jak na kosmitę, inni też podają inne kwestie związane z naszymi sprawami związanymi z naszą suwerennością, jak możemy formułować myśli, jak możemy trafić do ludzi i czy też mamy trafiać do ludzi, czy też mamy organizować się oddolnie i wciągać ich do naszych działań. Ja bym chciał, żeby na to pytanie tak sformułowane odpowiedział Robert Palina. Znaczy ja myślę, że no my tak to robimy na Podlasiu, może tak powiem. No, to jest ogromna praca, żeby z ludźmi rozmawiać, a już przekonywać do płaskiej ziemi kogoś, no to jest praca, która no, długiego czasu wymaga, tak? Więc my po prostu robimy swoje, unikamy w tej chwili rozmawiania, bazujemy na tym, że no, ta sytuacja ogólna w Polsce, głównie ekonomiczna, będzie taka, że no, ludzie sami się do nas odzywają w tej chwili, przychodzą z prośbą o pomoc. Tacy ludzie, którzy w ogóle patrzyli na nas dokładnie jak na tych kosmitów, że my coś mówimy, no bo przecież tak nie będzie, opowiadamy coś. Powiem Wam, że nawet w tej chwili, jeśli ci ludzie do nas przychodzą, jedną rzecz wiedzą, że my jesteśmy od tego, żeby ich wesprzeć i im pomóc. I dla mnie tworzenie tych struktur oddolnie, powiat po powiecie, jest o tyle istotne, żeby właśnie byli ludzie w każdym powiecie, do których ci ludzie w tej chwili zagubieni często, nawet nie wiedzący, do kogo się mają zwrócić, mieli takie osoby. To jest o tyle ważne, że my ich nie przekonamy, jeśli nie chcą być przekonani. Powiem wam, że z tym przekonywaniem innych jest trochę jak z rozmową w języku obcym. My się jako Polacy, sami widzicie, nie potrafimy po polsku dogadać, a co dopiero z kimś, kto mówi językiem obcym. Ja i rozmawiałem po niemiecku, i po rosyjsku, ale był warunek. Rozmówca chciał ze mną rozmawiać, tak? I to jest dokładnie taka sama sytuacja. Ja myślę, że trzeba sobie odpuścić przekonywania, bo to wygląda troszeczkę tak, że próbujemy kogoś przekonać do swoich racji, wręcz jego zbawić, a część ludzi, no niestety, potrzebuje tego, żeby sami podjęli decyzję pod wpływem obiektywnych wydarzeń zewnętrznych. To, co my traktujemy jako nasza prawda, to jest nasze subiektywne. Po prostu no, my mamy być, powiat w powiecie, w całej Polsce mamy stworzyć czy odbudować struktury, bo jesteśmy z różnych organizacji i my powinniśmy mieć swoich ludzi, tak jak się pięknie tu nie zgadzamy, bo to, co powiedziałem, uważam, że gdybyśmy zaczęli dyskutować bardziej w szczegółach, by się okazało, że, co mi się bardzo podoba z drugiej strony, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, bo te trzecie zdanie dla mnie jest bardzo pozytywne i konstruktywne, bo jak dwóch Polaków potrafi wyrobić trzecie zdanie, to znaczy, że te trzecie zdanie nas do czegoś doprowadzi. Jeśli każdy się okopie w swoim getcie, no to nie ma porozumienia. Ale my musimy tych ludzi przekonywać swoim działaniem, tylko i wyłącznie przykładem, a nie nagabywaniem ich, bo sami dobrze wiecie, że no, próbowaliśmy mówić o pewnych rzeczach, które dotyczyły szczepień, które dotyczyło maseczek i często spotykaliśmy się z wręcz agresją, bo ktoś nawet w dobrej wierze pewne rzeczy robił. Każdy, dlatego ja dzisiaj też powiedziałem o tym, że byłem za Unią Europejską, powiedziałem to po to, bo popełniłem błąd, ale oni też mieli prawo do błędu, mają prawo podejmować te decyzje i jakby my jako przywódcy jesteśmy od tego, żeby mieli się do kogo zwrócić. Nie mamy ich spawiać, nie mamy ich uświadamiać, bo każdy z nas jest indywidualną osobą, która sama, zgodnie ze swoją wolą ma podjąć decyzję. Ja wiem, że część powie, że są ludzie manipulowani, ale zobaczcie, my też jesteśmy manipulowani. Myśmy kiedyś zaproponowali, aby wszyscy, nawet my, żebyśmy byli podjęci, czy zastosowali wobec siebie terapię. To, co myśmy tu mówili, że pewne szablony stosujemy myślowe, że ulegamy takim, albo ktoś jest zły, albo ktoś jest agentem. No, powiem wam, że jak pierwszy raz zostałem agentem, to byłem z tego dumny, bo to znaczy, że robię dobrą robotę. Później zostałem wiadomej narodowości, może z uwagi za to, że mam brodę, to zostałem nazwany z tej mniejszości, którą nam wymordowano w czasie II wojny światowej. I to też był komplement, powiem wam, bo mam wrażenie, że ludzie nie potrafią dyskutować. Już kończę. Dzięki. Jeszcze Olaf się chce przyłączyć do tej dyskusji. Znaczy, ja myślę, że tutaj Paweł już to w pewien sposób podkreślił. Ja to mówiłem też w czasie swojego wystąpienia, w czasie manifestacji, że język to jest jedna z naszych najważniejszych narzędzi. Dlatego tak ubolewam nad tym, co się z polskim językiem i z tą mową naszą codzienną nawet stało przez ostatnie lata. Ten wulgaryzm, chamstwo, ordynarne jakieś zwroty co chwila, to jest coś potwornego. A to jest nasze narzędzie darmowe, które każdy z nas ma. Mi się marzą w ogóle, żebyśmy czasem nie tylko mieli konferencje takie, które mówią, że no co robić, jak jest źle, na przykład, żeby nasi prawnicy, którzy na pewno mają tutaj, są w tym dobrze, uczyli nas mówić. Uczyli nas mówić. Natomiast od takiej podstawowej zasady to powiem tak, my mamy rację, jesteśmy przynajmniej o tym przekonani. W naszym interesie nigdy, ale to nigdy nie jest sprowadzanie dyskusji do jakiejś walki czy do połajanek. to jest zawsze w interesie naszych przeciwników. W interesie naszych przeciwników jest sprowokowanie nas, ponieważ oni wiedzą na ogół, że nie mają tej racji. Więc wolą nas sprowokować do wymiany obelg, przezwisk, wyzwisk do takiej agresji, kiedy liczą się już emocje, argumenty ad personam i tak dalej. Ale podręczniki erystyki, retoryki, myślę, że powinniśmy to czytać. Naprawdę się tego uczyć. Język jest wspaniałym narzędziem. No, nigdy nikogo nie przekonamy, jeżeli na początku powiemy mu, że jest, nie wiem, kretynem czy idiotą, który się dał zastraszyć. No, kto się da przekonać w taki sposób? To były też odpowiedzi na kilka zadanych pytań o jakość i kulturę wypowiadania się. Więc pytał o to Paweł Z, pytał ktoś, kto pisze o sobie ryba. Kochani, tak, to jak najbardziej przychylam się do tego, że jakość wypowiedzi ma ogromne znaczenie. Chciałem oddać głos pani Katarzynie Pnińskiej, a poczytała swoje pytanie do profesora Ryszarda Zajączkowskiego. Bardzo proszę. Moje pierwsze pytanie, czy jesteśmy w stanie spowodować renesans solidarności społecznej jako etosu postaw solidarnościowych? Proszę Państwa, myślę, że jesteśmy na to skazani. Trzeba robić wszystko, żeby powstał w Polsce znowu taki ruch, który porwie miliony ludzi. To nie musi się stać już teraz, w tym momencie, ale sytuacja, która będzie się pogarszać pewnie, będzie zarazem sprzyjać temu, żeby tworzyć takie działanie na wielką skalę i my jesteśmy tego zaczynem. No, musi być ktoś, kto stanie na czele takich działań, kto będzie wiarygodny, kto będzie umiał poprowadzić ludzi, bo o to w gruncie rzeczy chodzi. Świat znalazł się w tej chwili w takiej pułapce zastawionej przez bardzo niewielką garstkę bardzo bogatych ludzi. Mówią na przykład, że Europą rządzi 300 osób. Proszę sobie wyobrazić, Europa liczy ponad 0,5 miliarda, a rządzi nią 300 osób. I my jesteśmy w stanie wygenerować siłę społeczną, która się przeciwstawi takim knowaniom, ale musimy też przygotowywać kadry, które ludzi będą prowadzić i organizować. Ja jeszcze mam drugie pytanie, mianowicie wobec programu NWO sformułowanego przez Klausa Schwaba i przez Deep State, ogólnie rzecz biorąc, cywilizacja Azji i Pacyfiku zaproponowała inne NWO, ich wizję NWO, z konkretnym programem do lat 2030 i 2050. Czy wobec takiej opozycji dwóch rozmaitych wizji nowego programu dla świata, czy Polska nie powinna wykorzystać swojej wyjątkowej sytuacji geograficznej i historycznej, żeby stanąć w opozycji do ewentualnej przyszłej wojny? Dlatego, że te dwa programy są diametralnie sprzeczne. One są sprzeczne chociażby ze względu na ekonomię, na walkę gospodarczą, walkę pieniądza. W tej chwili następuje degradacja petrodolara i zastąpienie w transakcji w dolarze transakcjami w walutach lokalnych, w juanie, w rublu, w rupii i innych walutach innych krajów. W związku z tym zaczynamy w tej chwili obserwować na poziomie międzynarodowym walkę o przeżycie. I w tej sytuacji, jeżeli my jesteśmy w środku, między wschodem a zachodem, czy nie powinniśmy znaleźć jakiegoś sposobu na to, żeby zaistnieć na arenie międzynarodowej jako zaczynek neutralności i jakiejś równowagi? Zaproponować innym narodom, że można inaczej. Tak, to jest dobre pytanie, ale jak na nie odpowiedzieć? Myślę, że są znacznie lepsi specjaliści od dawania rad rządzącym w tych kwestiach. Na pewno my musimy się oddolnie organizować, uświadamiać. Musimy mieć też świadomość, że niestety nie wszystko zależy od nas, zwłaszcza w tym wielkim, globalnym wymiarze politycznym. Jakieś przesilenie tutaj z pewnością musi nastąpić i w związku z tym na moment tego przesilenia musi być też w Polsce wygenerowana taka siła polityczna, która upomni się o realne prawa narodu. Nie taka siła, która tam zasiądzie do stołu rokowań tylko dlatego, że ktoś ją wyznaczy, ale taka, która będzie reprezentować racje społeczne, racje narodowe Polaków. I myślę, że do takiego przesilenia dojdzie w jakimś niedługim czasie. A teraz naszym zadaniem jest to, żeby tego momentu nie przeoczyć i żeby taka siła polityczna, mająca poparcie jak najszersze w narodzie, mogła zostać wygenerowana. Może zbliżające się wybory będą też służyły temu, żeby taką siłę tworzyć i żeby ona rzeczywiście wyraźnie zaistniała na arenie międzynarodowej, przynajmniej w Polsce. Dziękuję. Jedno zdanie Pani Kasiu odpowiedzieć. Mówiła Pani, czy Polska może być krajem neutralnym. Uważam zdecydowanie, nie ma na to szans, ze względu na potencjał, o którym ja cały czas mówię. Więc naszym krajem są zainteresowani największe potęgi świata, bo to i Chiny by chciały przejąć kontrolę nad naszymi zasobami, i stronnictwo niemiecko-rosyjskie, i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Ale też jakby chciałbym dodać, że prawdopodobnie, jeśli ktoś czytał strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która powstała na samym początku władzy Prawa i Sprawiedliwości, to ta strategia odpowiedzialnego rozwoju, która mówiła o tym, że głównym celem jest akumulacja polskiego kapitału i odbudowa polskiej własności, a właściwie dzieje się coś zupełnie innego, ale na to chciałbym zwrócić uwagę, że ona została okraszona takim motto: Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Więc tutaj pan premier Morawiecki, czyli Prawo i Sprawiedliwość, miało konkretnie coś na myśli. Polska będzie wielka, ja tak uważam, bo później to zniknęło. Ja kilka razy jakby poruszałem to w różnych korespondencjach i później to zniknęło. I ja podejrzewam, że Polska będzie wielka, jeśli będzie pod mocarstwem amerykańsko-żydowskim i odbuduje się tutaj właśnie te trójmorze, gdzie Polska będzie tym krajem jakby wiodącym, albo nie będzie jej wcale, jeśli zostanie wchłonięta do Unii Europejskiej. Co kraje Unii Europejskiej dążą, żeby to właśnie tak uczynić, żeby poprzez tą federalizację. No, dziękuję. Mam jeszcze pytanie od Pawła do Olafa Skorpiena. Padło stwierdzenie, że brakuje w Polsce inteligencji elit. Pan Olaf sugerował porzucenie niechęci do Rosjan. Pytanie, gdzie znajdują się groby polskiej inteligencji? Jak się Pan odniesie? Super pytanie, wyczuwam klimat. Powiem tak, ponieważ pytanie jest osobiste, to ja osobiście odpowiem. Miałem dziadków, którzy żyli w państwie carów rosyjskich, jeszcze urodzeni w XIX wieku. Świetnie im się tam żyło. To byli właściciele majątków daleko na wschodzie, nie w Królestwie Polskim, ale w Rosji. Mój ojciec się urodził w 1915 w Kostromie, ponieważ jako lojalny obywatel wycofał się przed wrogami, czyli Niemcami. Odpowiedziałbym też o tym, co się stało. Natomiast brat mojego dziadka w czasie okupacji w Wilnie został aresztowany, wywieziony na Syberię i tam został. Ale to nie Rosjanie go wywieźli, ani zadenuncjowali. To zrobili jego sąsiedzi, Żydzi, którzy służyli tam w misji robotniczej. Także tak by to wyglądało. Ja bym odpowiedział pytaniem, a gdzie jest inteligencja rosyjska? Gdzie ona jest? Ona jest w takich samych grobach jak w Katyniu, tylko 20 lat wcześniej. W czasie wojny domowej, po rewolucji październikowej w Rosji zginęło kilkanaście milionów ludzi. Oni całkiem mocno z komunizmem walczyli. I jednym z naszych, uważam, największych błędów jest utożsamianie Rosji z Sowietami. Jeżeli chodzi o Katyń, to z 5 osób, które podpisały rozkaz tej zbrodni, a który Jelcyn przekazał, władz nawet nie wiedzieli, że był taki rozkaz, przekazał Polsce w latach 90. tylko 2 było Rosjanami. Reszta to byli członkowie międzynarodowej, można powiedzieć, sekty komunistów. Dla nich narodowość do czasu, kiedy stalinizm jakby przejął to, przestał, uznał geopolitykę i pewne realia i odszedł od sekciarstwa do tej wielkomocarstwowości. Komuniści to wielkoszka komunistyczna naprawdę nie była rosyjska i największych zbrodni w NKWD, w GPU to nie byli Rosjanie, naprawdę. W Katyniu też wtedy NKWD-iści to nie zawsze byli Rosjanie. Tam były różne narody, byli Polacy. Dzierżyński, znowu się pochwalę, całkiem bliski powinowatym. Wszyscy w Wilnie byli jakoś tam skoligaceni. Jego siostra Aldona jeszcze po wojnie załatwiała w mojej rodzinie jakieś tam mieszkanie czy coś, nie wiem. Mówiła o nim mój nieszczęsnej pamięci brat. Była to bardzo pobożna osoba, która zawsze się do niego modliła. Także komunizm i Rosja to nie jest to samo. Oczywiście ta inteligencja została wyróżnięta, część znalazła się na emigracji. Muszę Państwu też powiedzieć, że dla rosyjskiego urzędnika zaproszenie do Polskiego Domu Ziemiańskiego to był zaszczyt. Oni bardzo tego chcieli, kulturowo uważali nas za kogoś wyżej, nie niżej. Inteligencja polska i elita w czasie II wojny nie została tylko wymordowana przez Sowietów, ale i przez Niemców. Jesteśmy tu w Krakowie, tu niedaleko stąd zrobiono taką akcję, że profesorów zaproszono na spotkanie i wszystkich aresztowano i wywieziono do obozu. W Warszawie robiono to samo. Nie wiem, kto wymordował więcej. Wydaje mi się, że by zrobić dobry rachunek, to mogłoby być właśnie, że Niemcy. Ale tak jak mówię, jednym z największych błędów, jakie Polacy dzisiaj w tym myśleniu mają, to że Rosja jest równoznaczna z Sowietami. Oczywiście Putin był w służbach, tak samo jak Bush był w CIA. To jest normalne, że jest głębokie państwo, ale pewne pozostałości są, bo to, żeby odrodzić taką elitę, to tak samo można powiedzieć, że ta dzisiejsza polska inteligencja jest sowietyzowana, tak samo jest z tą dzisiejszą elitą rosyjską. Pomijam też, że oligarchowie na ogół nie są Rosjanami, ale po drugie jeszcze chciałbym to rozwinąć. Zostałem bardzo mocno zaatakowany, pozwól mi skończyć, mamy. Więc myślę, że to jest taki bardzo, bardzo ważne, żeby takich właśnie skalek tutaj nie używać. One są nam wyraźnie narzucane. Wyraźnie nam się narzuca taką kalkę zamiennie stosowania Rosji z Sowietami. A to naprawdę nie jest to samo. Ostatnie pytanie przed podsumowaniem jest skierowane do Pawła Nogala i do Roberta Paligi. Takie mocne pytanie ktoś zadał, czy przewrót siłowy, przejęcie władzy, usunięcie obecnej jest rozwiązaniem? A mogę jeszcze w poprzednim temacie zająć? Mogę? I ona myśli, że za bardzo osobiście podszedłeś do tego pytania. Pytanie jest dobre, wiesz. Wiesz, nie? Sam to powiedziałeś, nie? Wydaje mi się, że trzeba stawiać trudne pytania. Problem tej rzeczywistości polega na tym, że my szukamy rozwiązań zero-jedynkowych, które dają nam poczucie, że kontrolujemy rzeczywistość. Nie jest tak. Nie ma takiej zero-jedynkowości, szczególnie w układach międzynarodowych. Jeżeli ktoś dotarł do źródeł, to wiadomo, dzisiaj czas informacyjny, już dzisiaj te loże masońskie nie są tak szczelne, jak były szczelne lat temu 100, 200. To dobrze wie, że na samych tych szczytach, pani powiedziała Deep State, różnych bractw, jest wiele różnic między nimi, a to nie oznacza, że one ze sobą nie współpracują. Szukanie między nimi jakichś jasnych, ścisłych podziałów jest błędem. I tutaj, jeżeli było dobre pytanie o tą neutralność, tak, była taka opcja euroazjatycka, czyli Klaus Schwab plus Władimir Putin. I to jest opcja pacyfistyczna dla całego świata. Takie było założenie. A środkowa Europa jako pewien kordon ograniczający wygodny Zachód od Rosji, która żyje z pieniędzy Zachodu wtedy. Taki był plan, a anglosasi mają inne plany. Nie mówię, że lepsze, inne. I mają je od 200 lat. I je realizują. I prawdopodobnie będą chcieli zrobić to, co mówił Olaf, czyli będziemy mieli otwartą drogę do Rosji, ale to będzie inna Rosja. A to wszystko jest wszystko kierunkiem, który zmierza do tego, żeby uderzyć w Chiny, co też było już ponad 100 lat temu, mówią, szanowni państwo, kiedy Chiny były rozdrobnione, nie były żadnym mocarstwem, że konflikt Ameryki z Chinami jest nieunikniony. Sięgano oczywiście spraw rozpoznań zupełnie nie z tego świata, ale jak spojrzymy na taką ogólną, upraszczającą charakterystykę Azjatów, Europejczyków, Anglosasów, to jesteśmy duchowo zupełnie innymi ludźmi. Kolektywizm azjatycki jest nie do zaakceptowania przez, przepraszam, jeżeli ktoś uzna mnie za rasistę, dla białego człowieka. To chyba w Chinach widzimy, to jest najbardziej takie karykaturalne, tragiczne, okrutne wręcz pojęcie, jak człowiek azjatycki potrafi kolektywizm określić. I oni się bardzo dobrze ze Szwabem dogadali. Szwab bardzo chętnie, Harari, Szwab traktowali te chińskie eksperymenty cyfrowe jako pewien wyznacznik, jak daleko się można posunąć. Testowano to w Europie Zachodniej. Oczywiście biały człowiek sobie nie dał tego. Jesteśmy po prostu duchowo innymi ludźmi. Tak? I tutaj anglosasi to jest oczywiście indywidualizm skrajny, ale który potrafi tworzyć zbiorowe rozwiązania organizacyjne i dlatego od 200 lat anglosasi rządzą światem. Właśnie dlatego, że bez jakiejś sympatii, to jest po prostu taka moja ocena, ktoś się może z nią nie zgadzać. I oni jakby ten plan wdrażają. No, mój kolega, to już żartobliwie z moich kolegów, mówi, że Putin jest najlepszym agentem anglosaskim, bo wybrał się na Ukrainę, którą de facto miał pod kontrolą mentalną, logistyczną, gospodarczą, przeciął tę linię. I on ich nie odzyska. Rosja z całą pewnością, Rosja ma wspaniałe tradycje. Naród, który wydał Tołstoja Dostojewskiego, to nie może być naród płytki. To jest naród niesamowicie głęboki, ma wielką przyszłość, ale to jest daleka przyszłość, tak przynajmniej mówią masoni. I z tym się musimy mierzyć. Dzisiaj to jest bardzo trudna odpowiedź o kwestię neutralną. Oczywiście jest taka opcja, ale ona by wymagała nie tylko od Polski, od wszystkich narodów środkowej Europy stworzenie takiej bazy społecznej, która sama w sobie byłaby w stanie być tym pokojowym pomostem między tym indywidualizmem zachodnim, a tym kolektywizmem wschodnim. To jest trudne. Ja osobiście widzę małe szanse na taki rozwój sytuacji, aczkolwiek chciałbym się naprawdę mylić. Nikt przytomny nie chce tej wojny, jakiejkolwiek wojny, już tej wojny, która jest w sumie 300 km na wschód od Krakowa. Nikt tego nie chce. No. To jest tragiczne, nawet jak traktujemy Słowiańszczyznę jako całość, to dla Słowiańszczyzny to jest też okropne doświadczenie. Pod każdym względem, które będzie utrudniało nam, Słowianom, łączenie się przez najbliższe przynajmniej 100 lat i wiadomo, kto na tym korzysta, niezależnie czy to będzie Anglosas, czy to będzie ktoś z Zachodu, zawsze ten arbiter będzie starał się tutaj nam ważyć rację między nami. To nam po prostu nie służy. Na dzisiaj jest to trudne pytanie. Rosja generalnie jest wyzwaniem dla całego świata dzisiaj, ale tu zgadzam się z Olafem, tak, że nie można Sowietów z Rosjanami, tak samo nie można Putina z Rosjanami, ale i tak dalej. No dzisiaj jako strategicznie od dawna, ale dzisiaj w szczególności nie ma żadnego otwarcia ze strony rosyjskiej na Polskę i nie było, z różnych przyczyn. Jedni mówią, że od czasów Piotra Wielkiego już jakby to się skończyło. Tutaj był piękny przykład podany, jak w Królestwie Polskim, czyli pod Saratem się rozwijała Polska, to jest prawda. To jest postać Tytusa Działońskiego, który Mickiewicza przekonywał do tego, że może nie warto z tymi Moskalami tak walczyć. To jest wreszcie postać Wielopolskiego, tak, który w pewnym sensie może przypominać, jak się pouczymy i sobie poczytamy troszkę, trochę nam przypomina Morawieckiego, tylko jakby Morawiecki jest takim wielopolskim, jak Wielopolski był dla cara, tak? Tak, Morawiecki i cały PiS jest takim przykładem dla Amerykanów. I dzisiaj to jest właśnie to pytanie, czy my potrzebujemy pod jakimś patronatem się jakby podpiąć i robić swoją robotę organicznie, czy tak tu było pytanie, iść twardo, jak w powstaniu listopadowym i styczniowym i się wytłuc, próbować wytłuc tego wroga. Ja powiem tak, o ile w XIX wieku jakieś były w miarę logiczne, racjonalne argumenty, że się można z Moskarami bić, tak dzisiaj dla siłowych rozwiązań w Polsce. Ja nie widzę żadnych absolutnie, to byłoby czyste szaleństwo. Tu byśmy, tutaj pan profesor mówił o inteligencji. Ktoś te elity wybił. One się wybiły także w powstaniach, no w Powstaniu Warszawskim. Chyba ostatnia część tych takich elit, która miała poważne zakorzenienie, takie moralne, intelektualne na wysokim poziomie, została wybita w tym powstaniu. Ale też oczywiście, to jest kolejna dyskusja, czy trzeba było to powstanie ukarać, czy nie, ale są te pytania, które dzisiaj jak ktoś stawia, czy siłowo to można rozwiązać, w ogóle nie mamy takich narzędzi, w ogóle racjonalnego argumentu nie widzę żadnego, już pomijając fakt, że nawet jakimś cudem byśmy zrobili armię 50 tysięcy ludzi, która by wytłukła zaprzedajne elity warszawskie, co dalej? Co dalej? No to wytłuc można, to jest powiedzmy technicznie do zrobienia dzisiaj rzeczywiście. To byśmy to zrobili, ale co dalej? Ja nie widzę odpowiedzi co dalej. Nic lepszego tutaj nie jestem w stanie zauważyć. Proszę teraz odnieść się do tego Robert Paliga. Ja się w pełni zgadzam z Pawłem, dlatego że my nie mamy możliwości. Poza tym ja często też mówię o jednej rzeczy. Gdybym ja był naszym przeciwnikiem pozbawionych moralności i etyki, co ja bym zrobił w momencie, kiedy chciałbym się pozbyć ludzi, którzy mi szkodzą? A to już byłoby o jeden krok za daleko i pewnie no, wielu z nas popełniłoby seryjne samobójstwa. Więc to jest w ogóle abstrakcja, myśleć, że możemy w ten sposób funkcjonować. My musimy myśleć, jak w sposób, krok po kroku, dążyć do możliwości zmian. To są drobne kroczki, ale musimy iść w wyznaczonym kierunku. Nie da się zrobić skoku. Poza tym no, każda rewolucja zabije własne dzieci. Czyli ja myślę, że nawet jakby była taka opcja, co Paweł powiedział, że zebralibyśmy te 50 tysięcy osób, to później by się okazało, że no, po prostu wymordowaliby nas, zwyczajnie, mówiąc bardzo kolokwialnie, z uwagi na to, że powiązania międzynarodowe, ja już nie wspomnę o tym, że wojska obcych krajów są w Polsce bojownicy szkoleni, czy to są bojownicy, którzy pod egidą amerykańską mają wspierać wolną, nową Białoruś, czy to są bojownicy ukraińscy, którzy jeżdżą i walczą na Ukrainie, to są ludzie, którzy są zabójcami, tak? No my jakoś nie mamy ani zasobów, ani możliwości, ani... Ja myślę, że większość z nas nie jest samobójcami, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach. My nie mamy szans, ale za to uważam, że mamy szansę zrobić to inaczej, wchodzić krok po kroku na przeciwnika teren w taki sposób, żeby on wiedział, że jest kontrolowany i nie jest bezkarny. Ja wspominałem o tym, że no, zarządzaliśmy strachem. Przeciwnik się też boi tego, że ludzie wybuchną i będą różne sytuacje, które no, skończą się jakąś eskalacją. Ja myślę, że wiele materiałów, jak sobie obejrzycie w tej tak zwanej głównego nurtu telewizji, często my jako Polacy jesteśmy przedstawiani, no bo my takie, za przeproszeniem, dupy jesteśmy, bo tam na zachodzie to ci, co protestują, rozwalają witryny, niszczą majątek, tak? A my tacy cisi, nic nie robimy. To nie jest prawda. Dlatego, że przemoc, prawda, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my, jako ludzie świadomi, angażowali się w tego typu działania, chociażby z uwagi na to, że przecież to jest nasza własność też. Już nie powiem o ludziach, którzy są po drugiej stronie tej barykady, którą się próbuje stworzyć. My nie tylko nie mamy szans, ale w ogóle to jest najgłupsze, co moglibyśmy zrobić, czyli eskalować przemoc. Ja myślę, że tak jak granie strachem Tak jak granie przemocą to jest jeden z elementów przeciwnika. On by bardzo chciał, naprawdę bardzo by chciał, bo wtedy mógłby użyć różnych pretekstów do tego, żeby wyeliminować wiele osób z naszego środowiska, którzy są na tyle niebezpieczni, bo my się jednak jednoczymy. Mimo że się nie zgadzamy, to co mówię, dla mnie to jest bardzo wielka wartość, że my się nie zgadzamy. Ja to będę wielokrotnie powtarzał, bo my mamy się nie zgadzać. Właśnie z tej niezgody powstanie kolejny projekt, kolejna możliwość, że pójdziemy do przodu. My się nie mamy użalać na tym, że się nie da nic zrobić. Nie mamy się ekscytować tym, że na Zachodzie ludzie wybijają jakieś sklepy, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby gdziekolwiek miał iść i rzucać kamieniami w czyjąś własność. Bo jedną z tych rzeczy, którą szanujemy i o której mówimy, to jest poszanowanie własności. Żebyśmy my, pracując w tym kraju, jako normalnym kiedyś kraju, mieli prawo do owoców swojej pracy. Nie tak jak teraz, że jesteśmy... No, praca jest obciążona 70% podatkiem, tak? To nie jest normalne. Więc musimy iść w kierunku, żeby było normalnie, a na pewno jakakolwiek przemoc nie jest niczym normalnym, tak? Bo to... wszyscy chyba o tym wiemy. Dziękuję. Ja teraz będę łaskawy dla prelegentów i na zakończenie naszej debaty oddam głos każdemu z Was tak na 5 minut na podsumowanie dzisiejszego dnia, tego co się dzisiaj wydarzyło, lub też na własne wnioski płynące z tych doświadczeń oraz doświadczeń ostatnich kilkunastu lat, kilku lat, w zależności jak kto będzie miał potrzebę powiedzenia. Chciałbym, żeby to już były Wasze wypowiedzi tutaj do nas dziś, wcześniej, tak jak to czuję. Bardzo proszę, Krzysztof Tytko. Szanowni Państwo, misja OKBZPN jest uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych. Już wiele razy o tym mówiłem, ale teraz mam propozycję w związku z tym, co się stało w ostatni poniedziałek, to teraz mam inną propozycję. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście tą propozycję moją poparli. Skarb Państwa w firmie PGNiG ma 4 miliardy 153 miliony itd. akcji. Według moich kalkulacji mamy 38 milionów Polaków w Polsce i około 10 milionów Polaków za granicą i kalkuluję tak, że około 45 milionów Polaków w kraju za granicą jako obywateli Polski byłoby uprawomocnionych do uwłaszczenia. Więc skoro mamy te 4 miliardy akcji PGNiG przez 45 milionów, to oznacza 92 akcje na jednego obywatela. I druga, Skarb Państwa w Orlenie ma 223 414 424 podzielone przez 45 milionów, to jest 5 akcji na każdego uprawomocnionego obywatela w kraju za granicą. Raptem 92 plus 5 to jest 97. Proszę Państwa, Skarb Państwa, myśmy powierzyli mu 30 lat temu majątek Skarbu Państwa i ci, którzy właściwi ministrowie marnują ten majątek. To czy my jako prawowici właściciele nie możemy mu teraz powiedzieć: przepraszam Panie Ministrze, daliśmy Wam zaufanie, daliśmy Wam te akcje, ten cały majątek, bo w tych akcjach jest ten cały majątek, sprzeniewierzyliście to, proszę nam te akcje oddać. Proszę nam tę akcję oddać. I rząd wtedy, proszę Państwa, nie musi wydawać ani złotówki. Wydaje te akcje, dzieli przez tych 45 milionów, wydaje te akcje. I tak samo taki cały proces powinien nastąpić z wszystkimi innymi udziałami, gdzie Skarb Państwa ma akcje. I tym sposobem byśmy skrócili tą ścieżkę uwłaszczenia, tą, którą ja chcę zrobić przez ogólnonarodowe referendum. No i skrócę tylko i proszę o aprobatę do tego jakimiś oklaskami, żebym szedł w tym kierunku, tak? I właśnie dziękuję. A Andrea Glin-Glińska. Bardzo proszę. Cieszę się, że w Krakowie kolejna impreza jest, powiedzmy sobie, liczna, tak? Z naszej perspektywy jako ludzi, którzy coś robią i potrafimy jeździć do różnych miast i są 3 osoby, 5 osób, 15 osób, 150. Ja wiem, że to jest tragedia, tak? Nas powinno być 150 tysięcy, milion i tak dalej, ale z drugiej strony, no, korzystajmy z tego, co mamy, tak? Co mamy. Z tego, co ja tu widzę, z samego zaproszenia Agnieszki na konferencję w Krakowie, my też mamy kilka różnych projektów, które zaraz ruszą. Mój apel jest ciągle ten sam. Pracujcie, wszyscy. Nie tylko my tutaj zebrani, bo w otworach się wszyscy kojarzymy, ale też Państwo za ekranem. Bo ja nie wiem, co się musi stać, żeby ludzi zmobilizować, żeby po prostu się ruszyli, tak? Mało tego, bieda, tak, wydawałoby się, tak, że ta inflacja to już będzie to, ale szczerze nie jestem już tak pewna, jakby była kiedyś przekonana tego. Radziłabym nam wszystkim, abyśmy się wspierali, tak? Są chłopaki ze Śląska, ale mamy blisko, możemy zawsze do nich pojechać. Trochę dalej Dolny Śląsk. Jesteśmy w całej Polsce wszyscy, my jako Watachy bardzo chętnie zawsze każdemu pomożemy, wesprzemy. Rzadko my prosimy o pomoc, ale się zdarza, też prosimy, tak? Przyjedźcie, wesprzyjcie nas, chodźcie, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie. Trzeba coś robić. Nie możemy wymagać od tego, że nikt się nie rusza, jak sami się nie będziemy ruszać, tak? Jest mnóstwo zagrożeń i ja się śmieję, że największym zagrożeniem na dzień dzisiejszy są najbliższe wybory, bo tak jak nas niektóre środowiska skłócą za chwilę, jak narobią tutaj zamętu, jak zaraz zaczną być podziały, ci są za Konfederacją, ci za PJJ, a ci to w ogóle za antypartią, a tam ci to nie, trzeba jednak zagłosować na PiS i zaraz mi to wytną w internecie i będzie krążyć, że Watachy tak powiedziały, ale do tego też jesteśmy przyzwyczajeni. Uważajmy, tak? Jest nas już trochę, mamy już trochę doświadczenia, rozmawiajmy z tymi ludźmi, nagrywajmy ich w internecie, zadawajmy pytania, nie dajmy się skłócić i bardzo mocno, ja tu powiem niepopularną rzecz, bo myśmy w ostatnim czasie bronili, wiadomo, zdrowia, gotówki, żeby nie była cyfrowa i tak dalej, ale ja powiem, wracamy do podstaw, bronimy rodziny. Dlatego, że jak ktoś śledzi media społecznościowe polskich celebrytów, to zaczynają znowu odbudowywać Platformę i spółkę. To są ludzie, którzy mają olbrzymie zasięgi w wszystkich tych mediach społecznościowych. Zaczynają pchać znowu te tematy in vitro, aborcji i tak dalej. To wszystko zaraz będzie wyciągnięte. Jak nikt nie będziemy, my tutaj, od Korony po Konfederację PJJ, wszystkie ruchy wolnościowe i tak dalej, Watachy, nie Watachy, jak my nie będziemy mówić, że rodzina to jest mama, ojciec i dzieci, to uwierzcie mi, że przyszłe pokolenia nie będą rozumiały, w jakim języku my do nich mówimy po prostu. I to jest mój apel, żeby... Jeszcze tutaj się chętnie odniosę do jednego pytania, które było wcześniej, jak rozmawiać z ludźmi prosto i wprost, prosto i przykładami. Najprostszymi przykładami, które dosięgną ich najgłębszych sfer, takich prywatnych, ale w najprostszy sposób. Za przeproszeniem trochę jakbyście rozmawiali z głupkiem. Nawet jak to jest mama i teściowa, bo nic innego nie trafi. I nie śmiejcie się wtedy, tak? Bądźcie poważni. I jeszcze, no, wiem, to my jesteśmy znani z naszych radykalnych, dziwnych poglądów, ale tak. I tu jeszcze się odniosę do drugiej kwestii. Fajne było pytanie, czy możemy iść w humor, retorykę, wygłupy, szyderstwo i tak dalej. Możemy, tak? Jak tu Pan Profesor powiedział, jeżeli ktoś to dobrze zrobi. Ale zobaczcie właśnie to, o czym mówię, jak została rozwalona rodzina. Poprzez właśnie kpinę i śmiech z wartości. Czy my chcemy taką samą retoryką i tym samym mieczem wojować? Ja nie osobiście. Ale jeżeli ktoś zrobi to w kulturalny, wyważony sposób, to oczywiście poprę, czy wesprę, czy docenię. Ale uważajmy na to, bo łatwo jest wpaść tą pułapkę i zniszczyć całą pracę, którą my tu wszyscy wykonujemy od jakiegoś czasu. Dziękuję. Pani Aniu, ale tylko minutkę, maksymalnie jedna. Nie wiem Państwa, bo też Państwu jakby nie powiedziałem, że te akcje dzisiaj, według kursów na giełdzie, one w sumie, gdybyście dostali te 92 akcje PGNiG i 5 akcji Orlenu, to w sumie by to było raptem 715 zł. Ale ja Wam gwarantuję, że za dekadę, czyli za 10 lat, bo to nie wcześniej, te akcje będą warte w sumie całość to będą setki miliardów i biliony. Taki jest potencjał w nowych technologiach. I tylko to chciałem jakby dodać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert Paliga. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę i dziękuję za to zaproszenie, dlatego że no, mogę powiedzieć to, co my robimy od długiego czasu na Podlasiu i takie inicjatywy jak ta, którą no, Adam ze mną rozmawiał, więc ja się do niego tak przesiadam, zwracam, są o tyle istotne, że w tym kontekście niezgody pomiędzy nami my musimy z sobą rozmawiać. Ale ja jestem praktykiem, słuchajcie, ja jestem przedsiębiorcą, mnie się robić nie chce, mówiąc kolokwialnie. Ja bym chciał, żebyśmy szybko wygrali, bo ja bym chciał sobie czytać książki i uprawiać ogród, czym się zajmuję w tej chwili. Więc ja szukam rozwiązań. My musimy pomyśleć o tych rozwiązaniach, jak wejść na teren wroga, to znaczy jak wykorzystać to, żeby za chwilę nie powstała ustawa, która nas pozbawi majątności. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ja powiem bardzo prosto, wielokrotnie myśmy to na Podlasiu robili. Robiliśmy spotkania pod domami posłów. Każdy może się wszędzie spotkać, jest to zgodne z prawem, możemy pójść, nawet pogadać z tymi posłami, z tym naszym przeciwnikiem, że my się troszczymy o nich, bo co będzie, jak naprawdę ludzie się zdenerwują i przyjdą do ich domów. Nie do biur, tylko do domów. To my byliśmy pierwsi, którzy tam chodzili, mówili, panie pośle, niech się pan ogarnie, bo co będzie, jak ludzie się zdenerwują. I to jest dla mnie zarządzanie strachem. Dlatego, że żona posła, mama posła, dzieci posła się zastanawiają, tata, może ty coś źle zrobiłeś, tak? Kolejna rzecz, którą no, chciałem powiedzieć, bo robiliśmy to na Podlasiu. Co prawda ja jako dziennikarz przedstawiłem wyroki śmierci Podlaskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału, który jest jakimś formą sądownictwa obywatelskiego. Jako dziennikarz zdecydowałem się na to po to, żeby ludziom uświadomić, że nie są bezkarni ci, którzy podejmują przeciwko nam decyzje. Za to mam jakieś konsekwencje, bo właśnie mam też dozór 2 razy w tygodniu w komendzie powiatowej, ale to jest minimalna cena, to była moja decyzja. Ale na Podlasiu wszyscy o tym wiedzą, że ludzie, którzy podejmą decyzję, mogą ponieść konsekwencję najgorszą. Powiem wam, że ja nie jestem za karą śmierci, bo ja bym tych ludzi widział w obozach pracy. Ja nie żartuję. Oni mają być zdrowi, mają długo żyć i mają ciężko odpracować. Dokładnie. Sami nas proponowali. Ale strach działa. Kolejna rzecz, którą w tej chwili przygotowujemy i to w całej Polsce z różnymi osobami, przygotowujemy sądy arbitrażowe i pewnie Paweł jako prawnik mógłby się zgodzić, że to jest tak nie do końca, no tylko, a nie do końca były maseczki? O, widzicie? Paweł, dziękuję ci bardzo. Dlatego, że słuchałem i czytałem różne komentarze, że nam się to nie uda, ale możemy wpływać, to jest też raz, ludzie, którzy są po przeciwnej stronie, oni muszą wiedzieć, że my im zabierzemy wszystko. Wielokrotnie na wielu spotkaniach ludzie mówią, że no, ale nam chcą wszystko zabrać. To dlaczego wy nie myślicie na zasadzie wzajemności? Organizujcie się. Dla mnie to, jak mówię o powiatach, to w każdym powiecie powinien być zorganizowany sąd arbitrażowy, który ludzie będą przychodzić, a zwłaszcza za chwilkę, i mówić, ale ktoś tam zrobił krzywdę. I powinni być arbitrzy, mediatorzy, bo to my jesteśmy ci normalni. Zobaczcie, po tamtej stronie nawet są ludzie, którzy to robią dla pieniędzy. Jak im wytrącimy opcję finansową, to nikt nie będzie leciał i mówił, o dobrze, bo tam jakiś Szwab, czy ktokolwiek da mi, nie wiem, 100, 200 tysięcy, czy w szkole dyrektor nie wprowadzi obostrzeń dla dzieci, czy czegoś nie wymyśli głupiego przeciwko naszym dzieciom, bo będzie wiedział, że są ludzie, którzy Przyjdę i powiedzą, no ale panie dyrektorze, no co pan robisz? No przecież my możemy panu narobić kłopotu. I powiem wam, że to jest akurat przykład z Wielkiej Brytanii, bo wiele grup Wielkiej Brytanii w momencie, kiedy były pewne akcje związane ze szczepieniami, już kończę, w szkołach, to jeździli z dokumentami finansowymi do tych dyrektorów, żeby im pokazać, że poniosą konsekwencje finansowe. Dziękuję. Pan profesor Ryszard Zajączkowski. Proszę państwa, powiem krótko. W Polsce zaszły w ostatnim czasie nieodwracalne zmiany. Wezmę przykład chociażby tak zwanych szczepień. W pewnym momencie społeczeństwo się podzieliło. Jedni uważali, że należy przyjmować te preparaty, inni uważali, że to jest zbędne, nawet szkodliwe. Rzeczywiście obserwowaliśmy, jak to się dokonywało. W tej chwili, jeśli jest jakieś przejście, to tylko w jednym kierunku, czyli z grupy tych, którzy przyjęli preparaty, do grupy tych, którzy ich nie przyjęli. Taki eksperyment, myślę, że już w Polsce się nie uda, to znaczy przynajmniej w tym zakresie świadomość jest o wiele większa. I każda próba zastraszenia Polaków, działania w sposób nieuczciwy na świadomość będzie się spotykała z coraz większym oporem. Będzie rósł sprzeciw społeczny, uwarunkowany po prostu realistycznym oglądem rzeczywistości. Że to, co nam się serwuje, to jest jakiś jeden wielki matriks, któremu my nie możemy dać wiary, bo popadniemy w wielki absurd. I to jest wielka nadzieja, wbrew pozorom. To się stało dzięki uporczywej pracy wielu ludzi, którzy na różnych polach działali, żeby uświadamiać, organizować społeczeństwo, żeby nieść różnego rodzaju pomoc. To byli niezależni dziennikarze, działacze społeczni, naukowcy i wielu, wielu innych. Dokonały się przemiany, które są nieodwracalne. I te przemiany, mam nadzieję, że idące w kierunku pozytywnym, z pewnością pozytywnym kierunku, będą postępować. Oczywiście z drugiej strony mamy teraz kolejną odsłonę tego wielkiego resetu, tym razem od strony gospodarczej znacznie wyraźniej i politycznej, ale świadomość społeczna narasta. I to jest wielka, wielka nadzieja dla nas wszystkich. I wielką nadzieją jest też to, że, proszę państwa, no, co tu dużo mówić, działajmy tam, gdzie można, bo wszystkich nie przekonamy. Pewien odsetek społeczeństwa to są ludzie, którzy we wszystko będą w stanie uwierzyć. Co im się powie w telewizji, to przyjmą za dobrą monetę. Myślę, że z niektórymi to już szkoda czasu na rozmowę, aczkolwiek no, bądźmy dobrej myśli. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby poznawanie prawdy i działanie zgodnie z zasadami realizmu stawało się udziałem coraz większej grupy osób, zwłaszcza tych młodych. Oni pociągną te przemiany i myślę, że tutaj jest wielka nadzieja, bo przecież prawda zawsze musi się obronić i wcześniej czy później ta wielka iluzja, utopia musi upaść. To tyle. Dziękuję. Trochę piszę też na ten temat w swojej książce, więc nie będę się tutaj rozgadywał. Pan Paweł Nogal. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Było tak rzeczowo, konkretnie, w dobrym stylu. I takiego stylu życzyłbym nam wszystkim na tego typu podobnych eventach. One są bardzo potrzebne. Tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że powinno być dużo tematycznych eventów, gdzie są zarysowane określone tematy, jest prowadzona dyskusja, debata. To pozwoli wyrobić nam też pewien pogląd szerszy na sprawę, spojrzeć z troszkę innej perspektywy. To jest bardzo ważne, żebyśmy się merytorycznie wzmocnili. Natomiast ja mam takie pytanie do Państwa. Czy Państwo kojarzycie jakiś sukces organizacji społecznej, taki naprawdę mierzalny w ostatnich 5 latach w Polsce? Czy jakaś organizacja społeczna wygrała z tym systemowym Goliatem, powaliła go na ziemię? Czy znany Wam jest taki przykład w Polsce? Mówiłem o tym wielokrotnie na różnych tam swoich wystąpieniach, ale widzę, że muszę mówić częściej, bo umykają nam pewne rzeczy, które mamy pod ręką, widoczne, że można i powinniśmy traktować je jako pewne laboratoria doświadczeń, jak to wygląda. Mam na myśli, Szanowni Państwo, środowisko tzw. frankowiczów i Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, którego mam zresztą zaszczyt być członkiem zarządu. To jest historia tej organizacji. To jest klasyczny przykład, jak w walce z systemem, w systemie można tego Goliata powalić na ziemię. Mówię to dlatego, że Goliat powoli staje. Jest dogrywka, to śledźcie Państwo, już nie będę tego wątku rozwijał, żeby nie przedłużać, ale z uwagi na ostatnie idiotyczne zachowanie, skandaliczne zachowanie prezesa Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego przed TSUE, no znowu trzeba będzie się wziąć w garść i środowisko się organizuje, ale wrócę jakby do początku. Środowisko ludzi pokrzywdzonych w 2015 roku założyło stowarzyszenie. Oczywiście były tarcia, były problemy osobowościowe, jak to wszędzie, zawsze, w każdej grupie. Udało się tą esencję tego stowarzyszenia ocalić, entuzjazm ludzi został wykorzystany pozytywnie. No, oczywiście wymagało to współpracy ze środowiskiem prawniczym, które no, w tym konkretnym wypadku, w tej materii akurat miało czysty interes ekonomiczny, ale tu jest win-win. Oni wygrali. Frankowicze w większości, nie wszyscy, bo padło wiele ofiar na początku, niestety. Ale finalnie udało się, nie przed polskimi sądami, to był problem, ale udało się polskich sędziów uruchomić w taki sposób, żeby oni złożyli określone pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obija te banki z orzeczenia na orzeczenie. To jest klasyczny przykład, mówię, nie bez ład, tam było wiele różnych tarć, wiele różnych zjawisk negatywnych, ale summa summarum to pokazuje, że się da, że ci mali, ci tak zwani zwykli ludzie, jeżeli są dobrze zorganizowani, jeżeli potrafią ułożyć organizacyjnie relacje także z ekspertami, bo prawda jest taka, że tam relacja między stowarzyszeniem a prawnikami były napięte, ale stowarzyszenie starało się mieć na to wpływ, ale też nie wpływ destrukcyjny. To jednak wszystko musi być na swoim miejscu, że prawnik, który bierze sprawy klienta, to już jest relacja między nim a klientem. Stowarzyszenie tylko musi dbać o to, żeby ci prawnicy robili to profesjonalnie, żeby dbali też o wizerunek całego środowiska i to się dzieje. I to jest też wynik pracy kilkuset osób, potem kilkudziesięciu, ale okazuje się, że można i naprawdę udało się tego Goliata, tego bankowego stwora funkcjonującego na jednym z największych oszustw w historii ludzkości, czyli na kreacji pieniądza z powietrza, udało się go powalić, wykorzystując tylko i wyłącznie narzędzia systemowe. I to jest przykład u nas z Polski. Z Polski. Największe stowarzyszenie w takich pokrzywdzonych tymi kredytami, nazwijmy to pseudowalutowymi w Polsce, kilka tysięcy członków, wielotysięczne demonstracje, Szanowni Państwo, w 2015 roku, nie wiem, czy ktoś pamięta, było po 10-15 tysięcy ludzi przychodziło w Warszawie, ale to się nie wystarczyło. Na ulicy to się nie może, na ulicy to się zaczyna. Na ulicy się jakby dodaje do tego pieca paliwa, ale już potrawy trzeba gotować na tym piecu już inaczej. I to można zrobić. I naprawdę, jeżeli ktoś nie zna tej historii, niech wejdzie na bankowebezprawie.pl, niech poczyta, niech analizuje, niech też zobaczy, jak to wygląda i co z tego możemy wykorzystać dzisiaj. Mamy to pod ręką. Damy radę. Dziękuję. Pan Olaf Sforkin. No to ja się też cieszę, bo na koniec się zgodzę z Pawłem, to już nie będę do Pana wracał, ale powiem jeszcze o innej rzeczy, która przedtem, no nie miałem czasu, nie pewnie wspominałem, tylko o Wiktorze Orbanie i jego 12 takich punktach, jak walczyć. On wspomniał jeszcze jedną bardzo ważną instytucję. Powiedział, twórzmy instytucje, czyli różne kluby, think tanki. Powiedział, że politycy przemijają, przemijęcie jeden, drugi, trzeci, a instytucje zostają. Także bardzo też bym na to zwracał uwagę, bo znowu trochę powspominam, ja byłem w wielu stowarzyszeniach ekologicznych, wszystkie się rozpadły, bo nikt nie chciał płacić składek. W rezultacie zostały dwie osoby, które były dobre w załatwianiu grantów i większość tych organizacji tak właśnie, taki ma skład. Tak to się złożyło. Ale tworzenie instytucji jest naprawdę czymś wspaniałym i tutaj też możemy się do wspaniałych naszych tradycji odwołać, czy w Wielkopolsce, nie wiem, kasy oszczędnościowe, no masa rzeczy, spółdzielczość polska, prawda? Wspaniała sprawa. Naprawdę, nie zapominajmy o instytucjach. A czy Państwo znają jakąś instytucję, czy ktoś w Polsce stworzył instytucję przeciwsystemowi ostatnio? No, w 30-leciu, taką opozycyjną. I mi przychodzi na myśl wtedy ojciec Rydzyk. Uważam, że oczywiście w tej chwili go kojarzymy jakoś tam z władzą, ale był okres, że był szalenie atakowany, a jednak cokolwiek byśmy o nim nie mówili, jest gazeta, jest radio, jest telewizja, jest uczelnia przede wszystkim, nawet taka, która szkoli pielęgniarki. Niby nieważna rzecz, ale myślę, że bardzo ważna. Prawda? Także to jest robota na długą metę. Ja często patrzę też na polski sport. Mamy zawsze też coś takiego, że jest jeden trener, jedna ekipa, a potem wszystko się wali. Nie ma instytucji, bo związek źle działa, prawda? W niemieckim Związku Piłki Ręcznej jest 600 czy 700 tysięcy członków, którzy płacą składki. W niemieckich partiach jest kilkaset tysięcy członków. Polskich, o jak jest kilkanaście, to dobrze. Powiedziałbym też jeszcze drugiej rzeczy, która wydaje mi się bardzo ważna, to jest młodzież. No tutaj nasza praca jest ogromna. Powiem szczerze, że tu mówiłem właśnie o smartfonach, o tym, że się dzielą na tych przed smartfonami i po. To jest niesamowicie ważna sprawa, żeby od tej technologii się nie uzależniła. Ona ogłupia, sprowadza choroby i czyni ludźmi gorszymi. Są na ten temat wspaniałe prace, tłumaczone na polski Manfreda Spitzera, ale w Polsce one mają nakład kilka tysięcy, w Niemczech kilkuset. Także na to uważam, musimy zwracać ogromną uwagę, to jest dla nas zadanie, nie wiem, jak do nich dojść, nie tutaj już mam za mało czasu, żeby coś nad tym zastanawiać, ale myślę, że na przykład też konferencja tematyczna, jak dojść do młodzieży z pedagogami, z psychologami, byłaby bardzo potrzebna. No jest nam na pewno też potrzebna praca nad jakimś alternatywnym mitem czy wizją, prawda? Ludzie nie są istotami w większości rozumowymi, kierującymi się jakąś taką logiką, chociaż to jest potrzebne. No ale musimy nad tym pracować, nad jakimś swoim no, alternatywnym resetem, bo tak jak mówię, powrotu do tego nie ma możliwości. Na koniec takie dwie maksymy moje ulubione o wojnie przywołam z klasyka. Jedna to jest taka, że na wojnie wszystko jest bardzo proste, tak jak tutaj zbierzmy 100 ludzi, zdobędźmy parlament, ale na wojnie wszystko co proste jest bardzo trudne, no bo wiadomo, przeciwnik też działa i opór materii istnieje. I drugie, może nieco bardziej optymistyczne powiedzenie, że wojna jest skrajną nieprzewidywalnych konsekwencji. Tak jak powiedziałem, patrząc chłodno na stosunek sił, to jesteśmy malutkim jakimś stworkiem, który walczy z Dawidem, z Goliatem, to nawet chyba bardziej jesteśmy słabsi. Ale tak jak mówię, może coś się zdarzyć. Tutaj nie upadajmy na duchu, traktujmy to jako wspaniałą przygodę. Ja się strasznie cieszę, że jesteśmy w takim towarzystwie. Większość ludzi, wielu ludzi znam tutaj, razem walczymy od dobrych 2 lat. Czujemy się jak tacy wojownicy. To jest piękne i też popatrzmy na to od takiej strony. Kochani, nie byłoby jeszcze tej debaty, nie byłoby tego spotkania, gdyby nie bardzo duże zaangażowanie, byłem świadkiem tego zaangażowania, zapraszano mnie do pracy tej grupy, która koordynowała dzisiejszy dzień. Także oddaję głos Adamowi Hareńczukowi. 5 minut. Adam, podsumuj wszystko. Dziękuję, kochani. Nagadałem się już trochę, także na pewno już nie przekroczę tych 5 minut. Tak, jeszcze tutaj ad vocem. Pierwsze, co mówił Paweł. Sam jestem członkiem tego stowarzyszenia. No, jestem prawnikiem oczywiście. To jest mi troszeczkę łatwiej. I też walczę z bankiem 7 lat. Zakładaliśmy razem z Tomkiem Sadlikiem, ten, który poległ, można powiedzieć, na początku. I na jego ostatniej rozprawie byłem tylko ja. Ale to stowarzyszenie, które miało na początku 12 tysięcy członków, Paweł. No, powiedzmy, martwe dusze. Ono naprawdę, kochani, dla polskich rodzin, dla nas wszystkich zrobiło naprawdę bardzo dużą robotę. To się da zrobić. Zostało kilkadziesiąt osób. Nie znacie historii, muszę tu wspomnieć prezesa Arkadiusza Szczęśniaka, bo to dzięki jego niezłomności to się da prowadzić. Zostało kilkadziesiąt osób z tych tysięcy. Okej, a mówię aktywnych. Okej, czyli to się da. To jest pierwsza uwaga. Druga moja uwaga, taka krótka, to powiem wam tak. Wysłuchajcie mi tutaj trochę optymizmu, trochę pesymizmu. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli troszeczkę inaczej. My nie możemy podążać za przeciwnikiem. My go musimy wyprzedzać. Żeby go wyprzedzać, musimy się zawsze postawić po stronie tej drugiej, czyli naszego przeciwnika. Co przeciwnik może zrobić? Co przeciwnik chce zrobić? Jeżeli my będziemy w stanie to przewidywać, to będziemy w stanie po prostu reagować przed. A wiecie, co to jest ruch wyprzedzający? To jest jak w czasie wojny, bo było mówione troszkę o wojnie. To jest tak, że ktoś przygotowuje ofensywę, a my wcześniej atakujemy godzinę wcześniej. I to jest bardzo ważne, bo to jest ta strategia, którą my musimy mieć, żeby pokonać przeciwnika. To taka dygresja. Natomiast teraz chciałem już takie podziękowania dla szanownych tu naszych debatowiczów. Nie ma Agnieszki, ale pozostali Państwo wytrzymali do końca. Cieszymy się bardzo. Na pewno jakieś niedoróbki organizacyjne, czy jakieś takie rzeczy, które mogłyby być lepiej zorganizowane, biorę na siebie. Biorę na siebie i jak coś, to możecie mieć do mnie jakieś tam pretensje, czy nie, że coś za bardzo pilnowałem, ale dla mnie dyscyplina jest bardzo ważna. Słuchajcie, to idzie w Polskę. My tu nie jesteśmy w Warszawie. My jesteśmy w Krakowie. My nie jesteśmy w stolicy. My jesteśmy w stolicy królewskiego miasta Krakowa. My jesteśmy w stanie to zorganizować tu. Ja myślę, że to będzie można zorganizować we Wrocławiu, w Lublinie, w Białymstoku. My nie przekonujmy się sami, bo my wszystko wiemy. Tylko my musimy nabyć to, o czym mówiłem wcześniej. Umieć wyprzedzić przeciwnika, umieć argumentować i ci, nazwijmy, ludzie, którzy idą za tymi jednostkami, oni w końcu pójdą. Oni w końcu pójdą. Nie będą mieli wyjścia. My nie mówmy, że my wygramy wybory. My musimy być na tyle silni, żeby być zauważeni, ale żeby ludzie na nas postawili i żeby bez ruchów społecznych, obywatelskich w tym kraju nie dało się nic zrobić. Nie dało się rządzić. Nie dało się nami pomiatać. O to chodzi w tym wszystkim. To jest do zrobienia. Ja przypomnę, tutaj już było dzisiaj mówione. 2015 rok. 2015 rok. Tak dzisiaj ubierając tą moją anarkę, która już trochę lat ma. Słuchajcie, to jest znaczek z 2015. Może nie wszyscy widzą, ale się domyślają, to jest 2015. Dziś już tego nie ma. Dlaczego? Bo od samego początku było złe założenie. Była likwidacja struktur, była likwidacja tych aktywnych ludzi, którzy chcieli coś zmienić. I skończyło się tak, jak się skończyło. My nie możemy popełnić tego samego błędu. Jeżeli my go nie popełnimy, to my to wygramy. Oczywiście każdy zada pytanie, co to znaczy wygrać. No nie każdy sobie powie, co dla niego jest zwycięstwem. Kończę. Super. Chciałem wam strasznie, kochani, podziękować. Szczególnie chciałem podziękować tym, którzy przyjechali, po prostu zrobili 300, 500 kilometrów, którzy poświęcili swój czas. I jeszcze raz dziękuję. Na pewno to nie jest ostatnie spotkanie. Spotkamy się, będziemy silniejsi i więcej optymizmu i wiary. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję szanownej grupie debatowiczów za wasze opinie. Dziękuję wam, kochani, żeście tutaj przyszli, żeście byli z nami za cały dzień. Dziękuję widzom w internecie. Myślę, że dużo się w Krakowie będzie działo. To jest, będą i konferencje tematyczne, i spotkania dalsze, i nas integrujące. Mamy w listopadzie konferencję, o której wspomniała pani Agnieszka Pawlik-Regulska. W grudniu mamy, wydaje się, też bardzo ważne wydarzenie dotyczące bycia człowiekiem, godności bycia człowiekiem. Dziękuję wam, kochani, za wszystko. Dziękuję bardzo.